Cześć, witam was w kolejnym odcinku podcastu. Blisko rok po pierwszym wywiadzie z Golinem spotkaliśmy się w Krakowie po raz drugi. Tym razem, żeby pogadać właśnie o jego podróży do Azji, o tej półrocznej podróży do Azji, żeby podsumować cały wyjazd. I na początek witam cię, Michale. Witam, siema. Już się nie musisz przedstawiać, ponieważ słuchacze podcastu już cię znają. Więc od razu zacznijmy z grubej rury. Skąd w ogóle pomysł na taki wyjazd, na tak długi wyjazd, jeśli chodzi o ten kierunek? Dlaczego akurat Azja? Szczerze powiedziawszy, to ja od zawsze interesowałem się trochę takimi bardziej antycznymi częściami świata. To zawsze we mnie, to marzenie zawsze we mnie kiełkowało, żeby odwiedzić te jakieś dalekie miejsca. Właściwie od dziecka zainteresowania moje krążyły wokół jakichś starożytnych cywilizacji, czy to właśnie Bliski Wschód, jak Mezopotamia, Egipt, czy starożytna Persja. Później te dalsze też rejony, Indie, no i w końcu ten daleki wschód, czyli Chiny, Japonia, Azja ogółem. I ogółem wydaje mi się, że daleki wschód to jest taki region dosyć mocno owiany legendą w kulturze białego człowieka. Daleki wschód dla mnie osobiście to taka trochę nierozwikłana tajemnica, to świat duchowy, w którym dominują w ogóle kompletnie inne wartości niż tutaj na zachodzie, to coś metafizycznego, to coś magicznego. Mówisz o swoich odczuciach przed wyjazdem, czy już w trakcie? Tak, chodzi mi o uczucia przed wyjazdem. Przed wyjazdem głównie, tak. Te opary mistycyzmu, buddyzmu, różnych dalekowschodnich religii, to wszystko zawsze jakoś mnie nurtowało i chciałbym to... Zawsze chciałem porównać jakby moją wizję Dalekiego Wschodu z faktycznym stanem rzeczy. Jak to życie tam na Dalekim Wschodzie wygląda i czy naprawdę jest tak odmienne od tego, co mamy tutaj. I rzeczywiście tak jest. To jest odmienna kultura, odmienna historia, tradycja, inna kultura, inny język, inny sposób komunikacji, tok myślenia, totalnie inna mentalność. Jak teraz nawet myślę o Azji, to dla mnie Azja jest takim ostatnim bastionem jakby. Ostatnim bastionem, gdzie triumfują relacje międzyludzkie nad takimi wartościami na zachodzie, jak na przykład ta chęć gromadzenia dóbr, ten materializm i chęć konsumpcji jakby podkręcona do granic możliwości. Jeżeli chce się zobaczyć człowieczeństwo w takiej optymalnej, pierwotnej formie, to wydaje mi się, że Daleki Wschód jest idealnym miejscem, żeby to zrobić, żeby to poznać. Jest tak, że w całej Azji jest podobnie, jeśli chodzi właśnie o podejście do materializmu i o podejście do relacji międzyludzkich, czy niektóre regiony charakteryzują się tym, że są bardziej otwarte na turystów, na w ogóle drugiego człowieka? Tak, no to zależy. Jakby Azja Południowo-Wschodnia, na przykład takie kraje jak Tajlandia, są bardzo otwarte na przybyszów z zewnątrz, bo jakby... Jestem już nauczeni po prostu. Tak. To jest... Turyzm jest wielką jakby gałęzią i gospodarki, także oni chcąc nie chcą, muszą być otwarci jakby na przybyszów z zewnątrz. Poza tym Tajlandia tam jest bardzo dostępna jakość usług po stosunkowo niskiej cenie i to są takie... Możesz dostać produkty zachodnie, zachodnich marek i w związku z tym tam bardzo dużo ludzi z zachodu przyjeżdża. Na przykład jeżeli chodzi o Chiny, tam już jest troszeczkę inaczej, bo jakby Chiny to troszeczkę taki jakby swój zamknięty świat i nawet sposób porozumiewania się jest zupełnie inny. Mało kto w Chinach mówi po angielsku, tylko i wyłącznie po mandaryńsku. Nie mówię tutaj o wielkich miastach, wiadomo, Pekin, Szanghaj, Hongkong i tak dalej, tam po angielsku można się dogadać z reguły, ale Chiny są tak olbrzymim krajem, że ci obcokrajowcy już są tam inaczej trochę przyjmowani. Nie? Jest troszeczkę trudniej dla człowieka z zewnątrz tam wjechać. Tak samo jest z takimi miejscami jak Indie, jak Laos. Tam oczywiście panuje skrajna bieda. I będąc przybyszem z zewnątrz, będąc tym bardziej białym człowiekiem, automatycznie też masz przylepianą łatkę. To jest akurat minus niektórych miejsc, że masz przylepianą łatkę, że jesteś bogaty, jesteś z tego lepszego świata. Jakby zdarza się też, że ludzie troszeczkę inaczej do ciebie podchodzą. Ale to wszystko zależy od przypadku, prawda? Bo zdarzało mi się być goszczonym również w Indiach czy w Laosie, w jakichś totalnie skrajnych warunkach przyjmowany do domów rodzin azjatyckich i nikt mi tej łatki nie przylepiał i mogliśmy rozmawiać, mogliśmy poznawać swoje kultury bez najmniejszego problemu i ta nić porozumienia zawsze była. Okej, ten temat sobie jeszcze rozwiniemy w
dalszej części rozmowy, to tak teraz od początku, bo nie doprecyzowaliśmy jeszcze właśnie, skąd pomysł na aż tak długą podróż. Przeważnie jeśli ktoś jedzie do Azji, no to jest to 3-4 tygodnie maksymalnie. Pół roku to jednak jest kawał czasu, tak naprawdę kawał życia. Czy od początku twój pomysł był taki, że to będzie pół roku i wracasz, czy po prostu kupiłeś bilet w jedną stronę i powiedziałeś, że jadę i zobaczymy, co się będzie działo dalej? Troszeczkę tak było, że kupiłem bilet w jedną stronę i hej, przygodę, zobaczymy, jak będzie dalej. Oczywiście zbudowałem jakiś tam odpowiedni budżet wcześniej. W razie czego jakby coś się działo, jakbym sobie nie dawał rady, bo wiesz, podróż łączy się też z jakimiś wątpliwościami tak naprawdę wielkimi, nie? Tym bardziej, jeżeli... Sporą ilością wątpliwości. Tak, no jeżeli decydujesz się poświęcić, nie wiem, pół roku, sześć miesięcy swojego życia tylko i wyłącznie na życie w drodze, no to musisz liczyć się z konsekwencjami i tym bardziej, jeżeli ruszasz w jakieś wymagające rejony, to nie wiesz z góry, ja na przykład nie znam, teraz troszeczkę już więcej wiem o sobie, ale wcześniej nie mogłem na 100% powiedzieć, że o, na 100% sobie poradzę, spędzę tam, nie wiem, 6 miesięcy albo 8 miesięcy, będzie fajnie, będzie super przygoda. Dla mnie to była jedna wielka niewiadoma tak naprawdę. I brałem taką możliwość pod uwagę, że może pojadę na miesiąc i zupełnie mi się nie spodoba, albo się nie odnajdę, albo będę tęsknił za domem i, przepraszam, będę musiał wrócić po prostu. Ale powiem ci, że podróż daje ci tyle bodźców zewnętrznych, to jest troszeczkę jak narkotyk. Jeżeli pogadasz z innymi podróżnikami, to zapewne każdy ci powie, że podróż jest czymś uzależniającym. Dostajesz tyle bodźców, tyle energii każdego dnia, bo tyle rzeczy wokół ciebie się dzieje, że po prostu łakniesz tego coraz więcej. I pamiętam, że jak minął pierwszy miesiąc, to zacząłem od Singapuru. Właśnie miałem ci pytać o kolejność całej drogi. Tak, tak. Zacząłem od Singapuru, następnie była Malezja, później Tajlandia, później cała Azja Południowo-Wschodnia, czyli Indochiny, później znowu Tajlandia, następnie Birma. Z Birmy chyba znowu wróciłem do Tajlandii. Tajlandii chyba byłem 3 razy tak naprawdę. I później przejechałem całe Chiny aż na samą północ, czyli tak naprawdę no, olbrzymi kawał drogi, nie? Ogółem to chyba wyszło 20 tysięcy kilometrów. Większość, no 90% podróży to był autostop tak naprawdę. To też jest oddzielny rozdział jakby, nie? Można podróżować różnymi sposobami, a autostop to jest kompletnie inna historia, ma swój urok. Miałeś duży mentalny problem, żeby przekonać siebie do autostopa, czy nie? Troszeczkę tak, miałem problem z tym, bo Nie wiem, czy da się złamać bardziej barierę samego siebie niż, wiesz, zatrzymać samochód gdzieś na skraju Wietnamu czy jakiegokolwiek innego kraju w Azji i po prostu prosić kogoś o pomoc, nie? Tak. Na początku miałem takie wewnętrzne bariery, że troszeczkę to tak podchodziło jakby, wiesz, że ja stoję na środku drogi, proszę kogoś o pomoc, tak trochę... Zastanawiałem się, czy to jest trochę upokarzające w pewien sposób, nie? Że gościu z zewnątrz, nie wiadomo skąd, tutaj i trochę takie aroganckie, że stoi na środku drogi i weźcie, podwieźcie mnie, bo jadę tu i tam. Ale powiem ci, że wiesz, pierwsza przejażdżka, druga, trzecia i to po prostu ci wchodzi w krew. To jest na tyle fajne, że no, są takie standardowe plusy autostopu, czyli poznajesz ludzi, poznajesz historię tych osób, dzięki temu jakby dostajesz przekaz z pierwszej ręki, to co się dzieje w kraju. Też zależy, na jakie tematy rozmawiasz z ludźmi, nie? Bo ja ogólnie etykieta wymaga, żeby nie rozmawiać na te tematy polityczne, religijne i tak dalej. I sam osobiście dopiero jak z kimś się zapoznam na tyle dobrze, w sensie jak wyczuję temat rozmowy, czy mogę sobie pozwolić na troszeczkę więcej. Jeżeli nie, no to staram się raczej trzymać kurtuazyjnych tematów. Bardziej może też osobistych, co robimy w życiu i tak dalej, ale nie zagłębiać się w jakieś sprawy krajowe. Aczkolwiek często bywało tak, że ludzie sami podejmowali te tematy, jakby wiesz, nie? I w pewnym momencie nie dawało się do tego uciec, także zawsze starałem się wyrażać swoje zdanie, ale też brać pod uwagę, że mimo wszystko jestem outsiderem i jakby nie wciskać swojego zdania na siłę komuś, nie? To jest dosyć ważne. Jak było z komunikacją z takimi ludźmi? Bo jeśli mówisz, że w Azji generalnie mało osób mówi po angielsku, tak sobie tę samą sytuację wyobrażam, zatrzymujesz kogoś przy drodze, ktoś otwiera ci drzwi,
co ty pokazywałeś mapę, pokazywałeś miejsce, w które chcesz dotrzeć. Jak wyglądała cała komunikacja jakby wewnątrz samochodu potem po prostu? Tak. Przede wszystkim bardzo ważna informacja to wiedzieć, dokąd dokładnie się jedzie. Ale jeśli chodzi o miasto czy region? Tak, czy... miasto. Im więcej wiesz, tym lepiej dla ciebie tak naprawdę, nie? Jak daleko jest ten region? Powiedzmy, od jakiegoś miasta dzielicie 200-300 km, to najlepiej znać wszystkie jakieś mniejsze miejscowości po drodze. Jak zatrzymujesz jakiś samochód, jeżeli widać, że po angielsku się nie dogadasz za nic, w tym momencie rzucasz tylko nazwy miejscowości, nie? I to jest loteria. Czy to ktoś... rozumiem, że w ich języku, żeby zrozumieli jeszcze, tak? Tak, w ich języku, albo nawet jeżeli próbujesz po prostu się dogadać, no, na migi, po prostu, wiesz... chcę dojechać do tej miejscy, znaczy mówisz niby po angielsku, albo rzucasz tylko wiadomość, nazwę miejscowości w ich języku najlepiej, bo to też różnie bywa, na przykład... Jeśli chodzi o wymowę, to też tak, jest dokładnie, różnica, dokładnie, nie? Dokładnie. W Birmie jest takie miejsce, takie miasto, ono się nazywa... I właśnie, po polsku się nazywa Pegu, po angielsku się nazywa Bago, a chyba po birmańsku jeszcze mówią na to Bagu. I w tym momencie, no, jeżeli rozmawiasz z Birmańczykiem, chcesz się dostać, no to najlepiej by było, jakbyś powiedział, do Bagu, no bo to jest pierwsze słowo, które on zrozumie. No, także musisz znać takie kluczki słowne. No i najlepiej znać te wszystkie miejscowości, bo powiedzmy, jeżeli do Bagu jest dystans 200 km, a goście jedzie 30 km albo 40 km do jakiejś tam mniejszej miejscowości i on ci rzuca jakąś nazwę tej swojej miejscowości, musisz wiedzieć, że dokładnie, to jest w tym kierunku. Dokładnie. I bardzo fajnie by było, gdybyś wiedział, gdzie dokładnie jest to położone. Bo czasem zdarzało mi się pojechać, kurczę, może nie w przeciwnym kierunku, ale odbić powiedzmy trochę na zachód, trochę na wschód i komplikowałem sobie tym drogę, bo okazywało się, że po prostu nie do końca się zrozumieliśmy. Także to jest dosyć istotne, żeby porozumieć się z takim człowiekiem, nawet jeżeli on nie potrafi mówić w jakimś wspólnym języku. Czy ty przygotowywałeś się jakoś przed wyjazdem, jeśli chodzi o właśnie o mapę, topografię całej Azji? Czy to wszystko potem wychodziło w praniu, że wiedziałeś, że musisz w tym gdzieś dostać w okolice tego i tego miasta i sprawdzasz właśnie na mapie miejscowości, jak to wyglądało, jeśli chodzi o przygotowanie? Tak, przygotowywałem się skrupulatnie, jakby nie tylko chodzi o samą wyprawę, o sam wyjazd. Ja generalnie jestem pasjonatem map i ogółem... W moim pokoju mam wszędzie mapy rozwieszone i nawet w wolnym czasie uwielbiam sobie popatrzeć po prostu na mapę, dowiedzieć się jakichś nowych informacji. I tak było nawet przed tą wyprawą, już przez długi czas. Moja wyprawa tak naprawdę zrodziła się z wpatrywania bezustannego w mapę Azji. I wiesz, wodzeniem palcem po mapie, gdzie mógłbym sobie pojechać. I tak naprawdę nawet przed przejechaniem tych wszystkich krajów znałem większe miasta, ich, wiesz, lokalizacje, jak się do nich dostać, topografię terenu mniej więcej, powiedzmy, wiesz, takie są takie państwa jak na przykład Wietnam, które mają rzeźbę terenu bardzo, bardzo zróżnicowaną. Powiedzmy, na południu masz Ho Chi Minh, Saigon, to jest bardzo tropikalne południe. Następnie ta linia brzegowa bodajże ciągnie się na 1500 km. Przejeżdżasz przez środek kraju, który jest porośnięty dżunglą. Później jak przyjeżdżasz na północ, to robi się już coraz bardziej górzyście i te wpływy coraz bardziej chińskie są. Dlatego warto znać te wszystkie jakby informacje, ponieważ to ułatwia ci później podróż, nie? Zastanawiasz się, przygotowania ci to ułatwia również przed wyjazdem, przed łapaniem stopa, ile dokładnie może mi zająć podróż z punktu A do punktu B. To jest, no... To rzeczywiście czyni życie łatwiejszym, jeżeli się przygotujesz pod tym względem. Podejrzewam, że Tajlandia i Chiny były najłatwiejsze, jeśli chodzi o stopa w ogóle, jeśli chodzi o komunikację po kraju. A jak w takich właśnie krajach mniej popularnych, mniej turystycznych właśnie, jak Wietnam, Birma, Laos i tak dalej? Czy tam faktycznie było ciężko o taki transport publiczny, jeśli chodzi o pomoc ludzi w autostopie? Wiem ci tak, jeżeli chodzi o takie... A może się mylę, może w Tajlandii było najtrudniej? Nie mylisz się. Akurat Tajlandia była stosunkowo łatwym krajem, jeżeli chodzi o podróże autostopem, bo może Tajowie sami nie korzystają z tego, ale jakby Tajlandia jest tak często odwiedzana przez obcokrajowców, przez farangów, że każdy jest już zaznajomiony z tą formą podróży i jakby w Tajlandii było stosunkowo łatwo, chociaż to też zależy od rejonu, bo na przykład na północy było już troszeczkę trudniej i zdarzało mi się czekać, nie wiem, po godzinie, po dwie godziny na jedną przewózkę, przepraszam, żeby dostać się z jednego punktu do drugiego, także... Ale jeżeli chodzi o te inne kraje, to Birma bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Wydaje mi się, że
Birma, wiesz, Birma jest takim krajem, że on się dopiero otworzył na obcokrajowców jakieś tam, nie wiem, dekady temu. I jakby widok białego człowieka w tych rejonach cały czas jest czymś takim nowym, czymś takim ekscytującym dla lokalnych. Dlatego było bardzo łatwo złapać stopa. Bardzo łatwo złapać stopa, ludzie się zatrzymywali. Mało tego, to jest, była kolonia brytyjska, także oni całkiem nieźle po angielsku mówią, szczególnie ci starsi. I pamiętam, że po Birmie bardzo łatwo mi było łapać stopa. W Birmie pobiłem mój rekord tak naprawdę, bo najdłużej jechałem z jednym gościem cały dzień. Wyobraź sobie, gościu mnie podwiózł z północy, z Baganu bodajże, do właśnie do tej miejscowości Bagu. Jechaliśmy chyba 7 albo 8 godzin wspólnie, nie? Także nie pamiętam, ile to było kilometrów, 600 czy 700, jakoś tak, ale naprawdę to był rekord. To rozumiem, że z tym człowiekiem ci się łatwiej rozmawiało, ponieważ Birma, tak jak mówisz, kolonia brytyjska, pewnie po angielsku było łatwiej. Tak, tak. Więc tak. Te 8 godzin pewnie przyleciało w miarę szybko, ale jeśli spędzasz cały dzień w samochodzie z obcokrajowcem, to jak to wygląda w środku? Jeśli on na przykład kiepsko mówi, siedzi się w ciszy, ty próbujesz zagajać rozmowę, no. Masz jakieś swoje zajęcie, uzupełniasz dziennik, czy jak to wygląda? Bywa dosyć zabawnie, nie? Ogółem, jeżeli gość nie mówi zupełnie po angielsku i nie jesteśmy w stanie się porozumieć jakoś skutecznie, no to ja zawsze, jakby wiesz, kurtuazja wymaga tego, kultura jazdy. Jak jesteś autostopowiczem, to jakby zagadujesz człowieka i opowiadasz mu troszeczkę o sobie. To też zależy, czy ludziom chce się gadać. 90% ludzi chce się gadać i chcą cię poznać, bo po to się głównie zatrzymali. Ale jeżeli jest jakby problem z komunikacją, no to próbujesz wszystkiego, łapiesz się wszystkiego, co jest możliwe. Nie? Pamiętam, miałem taki przypadek właśnie w Tajlandii, wyobraź sobie. Gościu zatrzymał się dla mnie takim Land Roverem. Wsiadam do środka. Nie, zanim wsiadłem, no to pytam się go, czy jedzie do jakiejś tam miejscowości. To był chyba Phitsanulok, z tego co pamiętam. I on pokiwał tylko głową, okej. Upewniłem się, Phitsanulok, i pokazałem mu nawet na mapce, nie? Phitsanulok, tak, jadę tam, okej, spoko. To była miejscowość oddalona może 150 km, także nie wiem, z 2 godzinki, 1,5 godzinki jazdy. No okej, spoko. Okazało się, że gościu zupełnie nie mówi po angielsku, zero. No i wtedy stawałem na głowie, żeby się z nim jakoś dogadać, przynajmniej przez te pierwsze pół godziny. No i wtedy mówisz jak do dziecka po prostu, wiesz, rzucasz hasła, słowa klucze, typu Tajlandia to piękny kraj. Mówisz oczywiście bardzo powoli, bardzo wyraźnie, żeby on zrozumiał. I wtedy, drukowanymi literami. Tak, dokładnie. I wtedy bardzo często się zdarza, że on wyłapie coś tam, nie? Mówisz, Thailand is a beautiful country. No to on coś tam wyłapie. Beautiful, yes. I wiesz, i tak wygląda rozmowa ogółem, nie? Także po 20 minutach jesteś wycieńczony taką rozmową, no bo jakby tłumaczysz mu na migi Poland. I wiesz, i tak wygląda to przez kolejne 10 minut, że coś tam, my name is, i coś tam, jak dziecku, nie? I w pewnym momencie po prostu albo tracisz cierpliwość, chociaż wtedy sobie zawsze powtarzałem, Michał, uspokój się, ten gość wyświadcza ci wielką przysługę, podwozi cię w jakieś miejsce, także bądź kulturalny, bądź miły, spróbuj jakoś zagadać, może uda się jakoś coś tam załapać jakiś kontakt, nie? No i wiesz, no są takie, jest coś takiego jak niewerbalny język, nie? Są pewne gesty, nie wiem, są pewne jakieś żarty, śmieszne sytuacje, które po prostu rozładowują atmosferę. I na przykład pokazywałem mu jakieś zdjęcia z podróży, to też znaczy... W trakcie jazdy? W trakcie jazdy może nie, na jakichś postojach czy coś. Okay. I wtedy to przełamywało atmosferę i od razu przyjemniej się jechało, nie? Od razu, bo ja, jeżeli wsiadłbym do czyjegoś samochodu i siedział jak kłoda i po prostu, wiesz, ani be, ani me, i patrzył w okno, no to nie dosyć, że ten gość czułby się mega niezręcznie, ja bym się czuł mega niezręcznie, byłoby to niekulturalne i niefajne po prostu, nie? Chociaż pamiętam, że raz zdarzało mi się, tak komfortowo się czułem, albo byłem tak zmęczony, że zdarzało mi się spać normalnie podczas stopa, nie? Że mówię, ale wtedy oni świetnie rozumieli po angielsku, to były takie przypadki, nie? Że na przykład jedziemy w jakąś dłuższą drogę, 2-3 godziny i porozmawialiśmy powiedzmy przez te 45 minut, a to był wczesny ranek, nie wiem, godzina 7 czy 8. I wtedy powiedziałem mu,
kierowcy, przepraszam, jeżeli przymknie mi się oko, no to wybaczę, ale naprawdę miałem wczoraj ciężką noc czy coś tam, daleką podróż, jestem strasznie zmęczony. I przeważnie wtedy odpowiedź jest pozytywna, nie ma sprawy, stary, wyluzuj coś tam, nie? Spoko, nie? Zdarzało mi się. A jeśli chodzi o takie najtrudniejsze kraje, jeśli chodzi o poruszanie się autostopem? Wietnam czy coś jeszcze innego? Tak, Wietnam i Laos. Jak to wyglądało w tych krajach? Zdarzało ci się czekać faktycznie przy drodze kilka godzin? Tak. Ogółem trzeba uczciwie powiedzieć, że autostop to nie jest forma podróży dla wszystkich. Często się słyszy, że tak, podróże są takie fajne, pakuj torbę, jedź, będzie super, dasz sobie radę i tak dalej. To nie do końca tak jest. Mówię tutaj o autostopie, prawda? Bo różne są formy podróży, ale autostop nie jest dla wszystkich, bo jest po prostu wymagającą formą podróży. I fizycznie, i psychicznie. I na przykład, no, podróżując po różnych krajach, o różnych porach panują różne warunki pogodowe. Więc zdarzało mi się tak, dosyć często, w Laosie, w Wietnamie szczególnie, zdarzało mi się stać po 2-3 godziny w 40-stopniowym upale na pustej drodze, bez cienia śladu i bez kropli wody, bo oczywiście słabo się przygotowałem. To nieraz tak było. To wynikało z tego, że po prostu było mniej samochodów, czy z tego, że ludzie się nie zatrzymywali? Czy może i to, i to? I to, i to, szczerze mówiąc. W Wietnamie powiedziałbym, że w Wietnamie ta forma podróży nie funkcjonuje. Wietnamczycy, to jest dla nich dziwne ogółem, nie? Prosić kogoś, żeby kogoś obcego wchodzić do samochodu i prosić, żeby go podwieźć, to jest dla nich trochę dziwnie. I pamiętam, jak to było w Saigonie, jak wyjeżdżałem z Saigonu. Zatrzymała się kiedyś przede mną taki mały busik, się zatrzymał, taki mały wanik. Wyszła dziewczyna i świetnym angielskim z amerykańskim akcentem powiedziała mi, że oni jadą w jakieś tam miejsce. Okazało się, że to nie jest w ogóle mój kierunek, ale chcieli mnie podwieźć ogółem. To nie był w ogóle mój kierunek, także im podziękowałem i chwilę zamieniliśmy na temat podróżowania stopem. Ta dziewczyna z Wietnamu, ona nie była Amerykanką, ona była Wietnamką, ale świetnie mówiła po angielsku. Powiedziała mi, że jedzie w pewne miejsce i chętnie by mnie podwiozła tam ze swoją ekipą, no ale to nie był mój kierunek, także podziękowałem i odmówiłem. I ona wtedy mi powiedziała, że co, że zamierzasz tak tutaj dalej stać na tej drodze, ogółem czekać na kogoś innego? Mówię, że tak, że autostop i podróżuję autostopem i tyle, nie? Ona powiedziała, że wiesz, że to nie są Stany Zjednoczone, ona w ogóle chyba wzięła mnie za Amerykanina wtedy, że to nie są Stany Zjednoczone, że tutaj nie do końca to tak funkcjonuje, że tutaj nie dam rady. I to jest najśmieszniejsze, że mnóstwo osób podczas podróży autostopem odradzało mi w ogóle tę formę podróży. Tak generalnie? Tak, w sensie zatrzymywali się, pytali się, co ja tutaj robię, powiedzmy, nie wiem, dokąd jadę, okazywało się, że jadą gdzieś indziej, albo po prostu nie chcą mnie podwieźć, bo też tak bywało. I troszeczkę tak niektórzy podchodzili z takim uśmieszkiem, nie? Że co, tutaj autostop, co w ogóle, nie, marnujesz swój czas, idź na autobus, idź na pociąg, jak najszybciej. I powiem ci, że to też jest spory minus, jak ludzie tak robią, szczególnie jeżeli podchodzą do ciebie lokalni, powiedzmy, bo czasem jest tak, że nie możesz stanąć na pustej drodze, że czasami jak wyjeżdżasz gdzieś na rogatkach miasta, na obrzeżach, no to nie wiem, są jakieś stragany albo jakiś okoliczny rynek i chcąc, nie chcąc, ludzie przykuwasz uwagę i ludzie do ciebie czasami przychodzą i pytają się, co tutaj robisz, coś tam, chcesz iść na pociąg, chcesz iść na autobus i mimo, że ich intencje są dobre, żeby ci pomóc, żeby jakoś, nie wiem, rozwiązać twój problem, to paradoksalnie to źle wpływa jakby na szansę złapania stopa, bo absolutnie nikt się wtedy nie zatrzyma, jak jest wiele większa grupka osób wokół ciebie. Jak widzą jakąś bandę czy coś, jakąś większą grupę, to od razu jadą dalej i nie zatrzymują się zupełnie. Także o wiele łatwiej jest, jak podróżujesz samemu i nikt wokół ciebie się nie zbiera, nikt cię zostawia w spokoju. Zdarzyły ci się jakieś ekstremalne sytuacje w trakcie czekania bądź łapania stopa, jeśli chodzi właśnie o, nie wiem, burza, przez 3 godziny czekałeś na coś, nic się nie zjawiało, spałeś przy drodze, coś takiego się wydarzyło? Tak, zdarzało się to parę razy niestety. No, ten 40-stopniowy ukrop w Laosie czy Wietnamie, to strasznie mi to dokuczało. W środkowych Chinach pamiętam, jak wyjeżdżałem z Chengdu, wjeżdżałem w góry, to
pamiętam, że spałem gdzieś w namiocie przy Żółtej Rzece w ogóle. To też bardzo fajna lokalizacja mi się trafiła przy rzece takie małe miasteczko otoczone górami, świetna w ogóle sceneria, pamiętam to do dzisiaj. Pamiętam, że jak wtedy wyjeżdżałem z samego rana z tego miasteczka, złapał mnie straszny deszcz. Pamiętam, że przez 2 godziny miałem niby taką pelerynkę ochronną, ale to jak leje, to wiesz, to cię nie uratuje. Nie? Pamiętam, że wtedy przemokłem cały, było mi zimno, trzęsłem się i to totalna załamka. Nie? To są takie momenty, w którym jakby uczucie dyskomfortu po 2 godzinach po prostu sięga zenitu. A najgorsze, że jesteś oddalony troszeczkę już od cywilizacji, bo powiedzmy, wiesz, wyjechałeś te 50 km poza to miasteczko autobusikiem jakimś, żeby się wydostać poza cywilizację i tam ruszyć stopem. I teraz już jest za późno, żeby wrócić albo żeby coś zrobić. Po prostu stoisz i czekasz, bo masz nadzieję, że ten następny przejeżdżający samochód się dla ciebie zatrzyma. Dlatego pamiętam, że to była taka kryzysowa sytuacja wtedy, po tych 2 godzinach, i wybawił mnie z niej pewien Tybetańczyk, który akurat przejeżdżał, zatrzymał się, zgarnął mnie w tych strugach deszczu do środka. Pamiętam, że się trzęsłem jeszcze przez następne 30 minut, nie? Także to było jeden z takich dosyć trudnych momentów w podróży. Okej, okay. Rozpocząłeś temat noclegu i spania z namiotem przy okazji wypowiedzi na temat autostopa. Myślę, że stopa mamy wyczerpanego, jeśli chodzi o... Chyba, że masz coś jeszcze do dodania, jeśli chodzi o sam sposób poruszania się po Azji. Czy coś do tego chciałbyś dodać, jakiś tip, poradę? Wiesz co, na przykład kwestia logistyki jest bardzo ważna, jeśli chodzi o stopa. Trzeba dobrze czytać mapy i trzeba wiedzieć zawsze, w którym kierunku się poruszamy, tak jak mówiłem ci wcześniej, nawet jeżeli chodzi o wymowę tych miejscowości. Ja na przykład szczerze nie cierpiałem wydostawania się z wielkich miast. Z takich miast jak właśnie Saigon, albo Hanoi, albo Chengdu w Chinach, albo Bangkok. Nie cierpiałem tego, bo jak przebywałem w tych miastach, mój pobyt to przeważnie skupiał się w centrum miasta. Wszystkie jakieś najważniejsze atrakcje. Czasem wyjeżdżałem też poza miasto, zależy jakby od miejsca, ale przebywałem i nocowałem jakby w samym centrum. Żeby wydostać się z tego centrum, to są olbrzymie miasta, żeby wydostać się z niego, to najczęściej trzeba wsiąść w jakieś metro, w jakiś autobus i transportem miejskim trzeba spędzić przynajmniej, nie wiem, godzinę, półtorej godziny, tylko po to, żeby dostać się na obrzeża tego miasta i żeby ruszyć, łapać stopa. No. I ja szczerze tego nie cierpiałem, bo to było stanie w korkach, to było zrywanie się nad ranem, będzie i to było coś naprawdę, co jedna z moich jakby najmniej ulubionych czynności, wydostawanie się z wielkich miast. Taki tip dla podróżników: warto orientować się, gdzie są lotniska, bo lotniska bardzo często są na obrzeżach miasta i bardzo łatwo dostać się na lotnisko jakimś miejskim autobusem czy właśnie metrem. Wtedy z lotniska już zastanawiasz się, powiedzmy, o ile to lotnisko jest położone dokładnie w tej strefie, w którym kierunku chcesz się udać. Tak często mi się zdarzało, że udawałem się na lotnisko, tak było w Hanoi, zanim ruszyłem do Sapa, do północnych rejonów Wietnamu. Wtedy właśnie 1,5 godziny spędziłem w podróży, żeby tylko dostać się na lotnisko i z lotniska wtedy w dalszą podróż. Było łatwiej. No, było o wiele łatwiej. Okej, to teraz kwestia noclegu, bo rozumiem, że namiot towarzyszył ci od samego początku do samego końca. Czy to był jeden sposób noclegu, jeśli chodzi o Azję? Nie, absolutnie nie, to nie był jeden sposób. I ogółem, przygotowując się do wyprawy, czytając różne wypowiedzi na forach, różne opowieści podróżników, którzy byli w Azji, każdy skrupulatnie odradzał branie namiotu. A ty na przekór, namiot na plecy. Dokładnie. Stwierdziłem, że po pierwsze, ten mój namiot wcale nie jest taki ciężki. Mam karimatę, mam namiot. Dobra, jeżeli nie będę używał, to nie będę używał. No bo wszyscy zachwalali ogółem hostele, schroniska, jakieś tam tanie pensjonaty, bo rzeczywiście ceny nie są jakieś wymagające za noc, bo można dostać jakieś łóżko, albo nawet jak ktoś chce pokój za, nie wiem, 5-6 dolarów za noc, za 10 dolarów, zależy od miejsca, zależy od standardów. To dlaczego jednak namiot, jeśli to wszystko tak ładnie brzmi? Tak, stwierdziłem, że wezmę namiot, bo jeżeli udam się w góry,
albo w jakieś miejsce oddalone od cywilizacji, to było zawsze moje założenie, żeby udać się do jakichś miejsc, których nie do końca infrastruktura turystyczna jest dość dobrze rozwinięta. Więc jeżeli będę w takiej sytuacji, że już zapadnie zmrok, a ja nie znajdę żadnego hotelu, hostelu, nie wiadomo czego, to ostatnią deską ratunku właśnie będzie namiot. I bardzo często ten namiot ratował mi skórę po prostu, mówiąc szczerze, bo może tego nie powiedziałem w ogóle na początku, ale ten mój styl podróży to jest po prostu jedna wielka włóczęga, nie? To jest łażenie z plecakiem i jakby korzystanie pełnymi garściami ze wszystkiego, z dóbr kultury danego rejonu, ale też jakby bardzo dużo czasu spędzałem w jakichś parkach narodowych, w górach, nad morzem. Ale na przykład namiot też okazał się bardzo skuteczną alternatywą, jeżeli w jakimś miejscu były naprawdę drogie noclegi. Pamiętam, że w Singapurze nie mogłem znaleźć jakiegoś sensownego noclegu za jakąś sensowną cenę. Więc gdzieś przeczytałem, że w Singapurze istnieje możliwość nocowania na plaży. O ile ta plaża należy do terenu parku narodowego i o ile ma się oficjalną zgodę władz tego parku. Okay. No i zacząłem kopać, zacząłem węszyć, robić research, nie? I okazało się, że w Singapurze napisałem do władz tego parku, przekazałem jakby im całą moją historię, że jestem podróżnikiem, że przyjeżdżam do Singapuru, chciałbym się zatrzymać na, powiedzmy, nie wiem, 2-3 noce i tam rzeczywiście jest limit, bodajże chyba tylko 3-4 dni można sobie tak kempingować w parku. No i oni odpisali mi oczywiście, Singapur to jest fajny kraj pod względem biurokracji, pod względem takiego ładu i porządku, to jest bardzo fajne, że tam wszystko jest według zasad, jest oficjalnie, także wiedziałem, że to może wypalić, bo po prostu mają profesjonalne podejście do sprawy. Odpisali mi od razu, tak oczywiście podesłali, wyobraź mi na maila jakąś aplikację, że mam wypełnić swoje dane, mam przesłać ksero paszportu. Mam przesłać bodajże ksero biletu, kiedy przyjeżdżam i jak długo chcę zostać w Singapurze. No i te wszystkie informacje normalnie podesłałem im, wiesz, procedura, wszystkie wymogi spełniłem. Powiedziałem spoko, od tego czasu, od tej daty przez to powiedzmy 3-4 dni możesz spokojnie sobie kempingować na terenie parku, na plaży. No i dzięki tam temu... ktoś sprawdza faktycznie te pozwolenia? Wiesz co? Teoretycznie mogą sprawdzić, ale nie muszą. W każdym razie pamiętam, że zalecili mi pierwszego dnia, jak wkroczę na teren parku, mam udać się jakby do siedziby głównej i powiedzieć, że okej, przyjechałem, tutaj papierki, to jestem ja, tutaj jest pozwolenie, okej, w porządku, dobra, proszę bardzo. Nie? Generalnie zalecają, żebyś miał to cały czas przy sobie. No ale nikt tego nie sprawdzał ogółem i dzięki temu pamiętam, że noclegi były dosyć drogie w jakichś pensjonatach w Singapurze. Dzięki temu spałem sobie na plaży w cudownym miejscu, absolutnie cudownym miejscu, bo od razu plaża, palmy, no wiesz, sceneria jak z Castaway, jak z raju. I dzięki temu też troszeczkę zaoszczędziłem, także była przygoda i dzięki temu było fajnie. Tylko dzięki temu, że wziąłem namiot. Czy w całej Azji możesz spać legalnie? Singapur jest wyjątkiem, jeśli chodzi o pozwolenia, czy inne kraje też wymagają jakichś dokumentów, zgłoszenia itd. Tak, wydaje mi się, że bardzo dużo zależy jakby od poszczególnego kraju. Mogę ci powiedzieć na przykład, że w Tajlandii nie ma z tym większego problemu. W Tajlandii nawet zdarzało mi się spać zupełnie na cicho. W sensie, nie wiem, szedłem do... nawet to nie był teren parku narodowego, to był jakiś, nie wiem, las albo jakieś takie ogrody z daleko od cywilizacji gdzieś tam. Zdarzało mi się spać w opuszczonych świątyniach buddyjskich. To też jest świetna historia. I dopóki nikt cię nie złapie, no to nie ma problemu. Ale nawet wydaje mi się, że wiesz, Tajowie mnie widzieli tam, jak rozbijałem sobie namiot, jacyś lokalni mieszkańcy czasami. Pamiętam, że pewnego dnia obudziły mnie modlitwy, bo przyszły jakieś panie modlić się przed posągiem Buddy. To też tak z zaciekawieniem na mnie patrzyły, ale jakby nie było najmniejszego problemu, nie? Na przykład takim miejscem, w którym byłby problem zapewne, jest Birma.
tego jestem prawie na 100%. I podróżując po Birmie, chodziło mi po głowie, żeby nocować na dziko, ale zacząłem rozmawiać z ludźmi i dowiedziałem się różnych ciekawych rzeczy. Mianowicie, wiesz, Birma, jeżeli chodzi o władzę obecnie, no to wiadomo, tam rządzi junta wojskowa od jakiegoś czasu, mimo że teraz oficjalnie niby już poluzowała te rządy twardej ręki, ale to ci sami ludzie są u władzy cały czas. No i jak przyjeżdża obcokrajowiec, to prawo tego wymaga, żeby zatrzymywał się tylko i wyłącznie w miejscach, które mają stosowne ku temu uprawnienia, aby móc jakby świadczyć takie usługi dla obcokrajowca. Czyli powiedzmy, wjeżdżasz do miasteczka i spośród, nie wiem, 10 hoteli, hosteli, pensjonatów, do twojej dyspozycji są tylko 2 ośrodki. Bo tylko te 2 ośrodki dostały pozwolenie od rządu, że mogą zatrzymywać tam u siebie obcokrajowców. Także to było troszeczkę problemem, bo pamiętam, że już zapadł zmrok i jeden gościu, złapałem stopa wtedy z jednego miejsca do drugiego. To było miasteczko Tatom, z tego co pamiętam. To było dopiero po tym, jak wjechałem do Birmy, wiesz? Gościu mnie wysadził przy jednym takim hostelu, pensjonacie i powiedział mi, no tutaj nocują obcokrajowców, możesz się zapytać, nie? Wyobraź sobie, że wszedłem do tego ośrodka i pytam się, no słuchaj, no chciałbym wynająć sobie jakiś pokoik, nie? A gościu ze smutną miną, za ladą mówi, przykro mi, no nie mogę cię zatrzymać, nie możesz mnie się zatrzymać tym razem, no bo w tym roku nie dostałem pozwolenia od rządu, nie? Okej, spoko. Czy mógłbyś mi coś poradzić, nie? W sensie, czy jest jakieś inne miejsce, gdzie mógłbym się zatrzymać? No? Czekaj z Birmy. Nie, co szczęście, powiem, życzliwy był na tyle i powiedział mi, że jakiś tam jego dalszy sąsiad ma jakiś swój hotelik i on ma pozwolenie obecnie, także nie wiem, idź tam 2 przecznice, później skręć w prawo i dojdziesz do takiego hosteliku i on cię prawdopodobnie będziesz mógł się zatrzymać u niego, nie? I tak właśnie było, nie? To jest też fajnie, że fajne to było, że też nie windowali cen, bo tego się też spodziewałem, nie? Że jeżeli... Monopol, nie? Tak. Jeżeli wejdę do takiego sąsiada właśnie poleconego, no to gościu zaraz mi krzyknie jakąś tam, nie wiem, astronomiczną cenę, 3 razy większą niż standardowa, bo widzi, że jestem zdesperowany, jest ciemno i... Nie masz wyjścia za bardzo z takiej sytuacji. No dokładnie. Ale całe szczęście nie wykorzystywali tego. Właśnie to też mi się podobało w Birmie, że ludzie są bardzo uczciwi, wiesz? Wydaje mi się, że turystów jeszcze nie napłynęło tylu turystów, aby oni przesiąknęli taką chęcią, wiesz, wzbogacenia się na nich, poszukania ich, że coś tam, nie. Oni są naprawdę, mają bardzo niewinne podejście do turystów, to jest szczere i to mi się bardzo podobało. Okej. No, mów dalej, sorry. Jeszcze miałem powiedzieć o Chinach, a propos Chiny i nocowanie gdzieś na dziko. Oficjalnie nie można niby, bo mogą być z tym problemy. Ogółem Chińczycy są dosyć wyczuleni na punkcie przepisów, jeżeli chodzi o służby mundurowe. Jeżeli chodzi o normalnych cywilów, ludzi, to nie ma z tym większego problemu. W sensie... zdarzało mi się być zaciąganym na komisariat w Chinach, ale to z tego względu, bardziej nie ze względu na noclegi na dziko, ale ze względu na poruszanie się autostopem. Generalnie to mi się zdarzało w Wietnamie i w Chinach, że parokrotnie policja się zatrzymywała przy mnie i... Jak czekałeś? Tak, jak czekałem. No, ściągali mnie z autostrady, bo generalnie przepisy mówią, że osoba piesza nie może być na autostradzie, nie? Absolutnie nie może być i zatrzymują się przed tobą i każą ci zejść i dopóki nie zejdziesz, to oni się nie ruszą stamtąd. No to było nieprzyjemne na pewno, ale pamiętam, że no, szedłem troszeczkę dalej, nie wiem, 200-300 metrów, oni pojechali. A ja wracałem akurat w to samo miejsce, no bo to było miejsce, które było naprawdę fajne, bo byłem bardzo dobrze widoczny, było bardzo łatwo się zatrzymać dla tego potencjalnego kierowcy, także nie mogłem rezygnować z tego miejsca. A poza tym pamiętam jeszcze jedną rzecz, bramki wjazdowe, to było moje przekleństwo, szczególnie właśnie w Chinach i w Wietnamie. Bramki na autostradę. Tak, bramki na autostradę. Bo generalnie ludzie, którzy siedzą w tych bramkach,
nie przepuszczą cię. Będzie olbrzymi problem. Nie możesz wejść. Tak, nie możesz wejść. Tak. Nie możesz wejść. Nie przepuszczą cię, będzie zawsze wyjdzie z bramki, będzie olbrzymi problem i będzie afera, będzie chryja. W związku z tym jesteś zmuszony, żeby czekać przed tymi bramkami. A przed... w sumie też spoko, bo ludzie się zatrzymują chyba dojrzeli. Właśnie niekoniecznie, wiesz? Właśnie niekoniecznie. Każdy się zatrzymuje, każdy zwalnia i się zatrzymuje, ale traktuje cię jak powietrze. Jakby przejeżdża obok i w ogóle jakbyś był niewidzialny, nie? No i ciężko bardzo złapać taką okazję przed tymi bramkami. Mało kto się zatrzymuje, więc jeżeli już ktoś się dla mnie zatrzymał, pytałem się, w jakim kierunku jedzie. Okazywało się, że jechał w kompletnie przeciwnym kierunku, to i tak się z nim zabierałem tylko po to, aby przedostać się przez te bramki. Powiedzmy, nie wiem, kilometr albo 2-3 kilometry za tymi bramkami, za jakimś zakrętem. On sobie zjeżdżał w jedną stronę, prosiłem go, żeby się zatrzymał i mnie wypuścił. Wtedy pamiętam, że wysiadałem, dziękowałem mu i sam przechodziłem przez ulicę na drugą stronę, żeby ruszyć w kompletnie innym kierunku. Jeśli chodzi o kwestię policji, to kiedyś mi opowiadałeś na temat sytuacji, nie wiem, czy dobrze pamiętam, w Iranie, kiedy jechałeś z taksówkarzem i policja zatrzymała taksówkę. Pamiętasz taką anegdotę? I potem policjanci, bałeś się, że będzie problem, a okazało się, że wszystko skończyło się dobrze. Nie chcę spoilować jakby słuchaczom, dlatego prosiłbym cię o opowiedzenie tej anegdoty, po prostu była świetna. Tak, to było w Teheranie. W Teheranie, co? Tak. Wylądowałem w Teheranie jakoś dosyć późno, o pierwszej czy o drugiej w nocy. Generalnie lotnisko w Teheranie jest oddalone od centrum miasta jakieś 40 km, także spory dystans. Jedyną opcją była właśnie taksówka, bo ani nie było autobusów, ani nie było metra, pociągu, niczego. Tylko i wyłącznie taksówka. Na dodatek to było strasznie dziko zorganizowane z mojej strony, bo ja na dobrą sprawę nie znałem za dobrze adresu gościa, którego mam się zatrzymać. Znaczy, miałem napisany ten adres, ale nie wiedziałem dokładnie, jak daleko jest to, która to jest dzielnica Teheranu. I wyobraź sobie, że wsiadam do taksówki z gościem i jedziemy do tego miejsca. Jedziemy w środek nocy, kompletne pustkowie, jakieś pustynie. Dojeżdżamy w końcu do miasta, przyjeżdżamy też przez puste, ciemne miasto zupełnie. Taka atmosfera dosyć, wiesz, jak z horroru. Nie wiadomo, co się dalej stanie. Okazało się, że ten gościu na dobrą sprawę też nie wie, gdzie jest ta uliczka, gdzie jest ten adres tego kolegi, którego mam się zatrzymać. I w pewnym momencie jedziemy przez środek, przez centrum Teheranu. Słyszę, że wokół nas zaczynają jeździć jakieś motocykle. W ogóle dziwna historia. Goście ubrani cali na czarno i do takich dosyć postawnych rozmiarów. Pokazują, żebyśmy się zatrzymali, nie? Spoglądam na tego taksówkarza i on mówi, że chyba będziemy musieli się zatrzymać. Okej, dobra, w porządku, bez paniki, nie? Dobra, zatrzymaliśmy się. Wysiadł gościu, trzech motocyklistów w ogóle było, nie? Podszedł jeden gościu z taką wielką brodą, zajrzał do nas do samochodu i sprawdził gościa, taksówkarza, prawo jazdy. Sprawdził tam dowód rejestracyjny i tak dalej, papiery. No i zaczynają rozmawiać tam w Farsi, tak dosyć, wiesz, emocjonalnie, coś tam. Widzę, że sytuacja jest dosyć napięta i w pewnym momencie gościu zawiesza na mnie wzrok i oczywiście proste pytanie, nie? Kim jest ten gościu, ten człowiek tutaj i co on robi tutaj, wiesz, gdzie go wieziesz i tak dalej. No i taksówka zaczyna tłumaczyć całą sytuację, że to jest turysta, tam podróżnik z Polski, przyleciał dopiero, próbuje go zawieźć tutaj do tego miejsca, ale za bardzo nie wiemy, gdzie to jest i w pewnym momencie oni zaczynają się kłócić. To tak na maksa, wiesz, o co chodzi, tak podejrzewam, gdybym rozumiał w Farsi, to pewnie tam bluzgi leciały, nie? I sytuacja jest naprawdę stresująca, bo jestem totalnie uzależniony od nich, jestem w środku obcego miasta i to na dodatek nie w południe, tylko w środku nocy, gdzie nikt z zewnątrz z przechodniów nie jest w stanie mi pomóc ani nic. Jestem totalnie skazany na nich, nawet nie mam gdzie się ewakuować tak na tą sprawę. No i słyszę, że się kłócą przez jakieś tam 5 minut cały czas i w pewnym momencie ten taksówkarz do mnie się odwraca i ze śmiertelną miną, ze śmiertelną powagą na twarzy mówi mi: słuchaj, to jest policja i ty teraz musisz z nimi pojechać.
dobra, tak wyprostowałem się i... Ale... Ja nie pojadę? Ale chwileczkę, jak to pojechać? Po pierwsze, dokąd? Po pierwsze, dlaczego mam z nimi pojechać? I po trzecie, czy to jest naprawdę policja? Skąd ja wiem, czy to nie są jacyś, wiesz, przebierańcy goście, którzy się podszywają pod policję, nie? Nie, gościu zaczął zarzekać się, nie, to jest na 100% policja, na 100% policja, zobacz, coś tam, czy może pan odznakę pokazać, nie? Gościu coś tam zaświecił odznaką, tak, to jest na 100% policja. Oni powiedzieli, że zabiorą cię do tego miejsca, do którego ty chcesz się udać. Tak się zastanawiam, nie? W tym momencie setki myśli w głowie, czy to nie jest podpucha, czy zaraz nie skończę na jakimś, nie wiem, ciemnym magazynie przywiązany do krzesła i, nie wiem, maltretowany, gdzie mi wyrywają paznokcie. Co robić, nie? I w pewnym momencie myślę sobie... chyba będę musiał, nie? I w tym momencie ten policjant, ten z brodą, jakby nie dał mi wyboru. Po prostu powiedział, nie? We are police, you come with us. No problem. Mówię, no dobra, jeżeli będę dalej oponował i się sprzeciwiał, no to jest policja. Dobrowolnie mogą mnie ściągnąć na komisariat pod jakimś, wiesz, pozorem i tak dalej. Okej, dobra, jedziemy, nie? Wyobraź sobie, pożegnałem się z tym taksówkarzem, zapłaciłem mu, dosiadłem się, wsiadłem na motocykl tego gościa. No i jedziemy... I z tego GoPro odpalić tej tak, sytuacji, dokładnie, nie? Masz, wiesz... Dokładnie, historia jak z filmu, nie? No i jedziemy przez Teheran i wjeżdżamy w naprawdę wąskie uliczki, takie przypominające arabską Medynę, nie? Mega wąskie uliczki, przejeżdżamy jedną, drugą, trzecią, w ogóle dwóch gości też ubranych na czarno, którzy notabene w ogóle nie wyglądali jak policjanci, tylko jak jacyś mafiozi. I ja z tym gościem na motocyklu przebijamy się przez te uliczki. W końcu widzę, że gdzieś tam w oddali, na końcu jakiejś uliczki stoi jakiś gość, nie? Stoi w podkoszulku i w długich spodniach. I ten policjant do mnie się odwraca i mówi: Czy to jest twój friend? Is this your friend? A ja tak patrzę, kurde, chyba tak, nie? Podjeżdżamy, zajeżdżamy. Ten mój kolega, w ogóle on był Japończykiem, który mieszkał w Iranie. On taki zaspany, bo to była chyba 4 nad ranem, patrzy, co się dzieje w ogóle, nie? Widzi ja z wielkim plecakiem, wiesz, przyjeżdżam motocyklem z, w ogóle z taką obstawą policyjną. Kurde, coś się stało, czy to jest jakiś napad, czy o co chodzi, nie? Wiesz, i okazało się, że goście najzwyczajniej w świecie podwieźli mnie pod same drzwi, pod sam adres. Okazało się, że wiesz, że ta uliczka była tak ciężko, tak trudno dostępna, nawet ciężko przejezdna, bo tak wąska, że tylko i wyłącznie motocykle można było tam wjechać i widocznie na tym polegała ta cała ich kłótnia, o to w tym naprawdę chodziło. Tak, słuchasz, chciał zarobić więcej po prostu, dlatego się nie chciał zgodzić, a policjant chciał ci pomóc. Prawdopodobnie tak, albo nawet chodziło tutaj o dobre intencje tego taksówkarza, że nie chciał mnie stresować i jakby puszczać mnie nie wiadomo z kim, nie wiadomo gdzie. Wiesz, no bo to jest dziwne, jeżeli zgarnia cię policja pierwszej nocy przyjazdu i mówi, że... zawiezie cię gdzieś tam, nie? Bo nie wiesz, czego się spodziewać. Różne są historie z policją, nie? W danych krajach. Ale akurat dobrze się skończyło. Pamiętam, że uścisnęliśmy sobie dłonie i ten gościu na samym końcu, ten brodaty do mnie, rzucił takie hasło: Welcome to Iran, i police in Iran is good, very good. I na tym się skończyło. Okej. Myślę, że temat autostopa i w ogóle poruszania się komunikacją mamy zamknięty. Teraz mi powiedz, jak z żywieniem w całej Azji w ciągu tego półrocza? Czy ty miałeś sytuację, że jak miałeś okazję, to sobie gotowałeś? Czy przeważnie street food? Czy jeszcze jakieś inne sposoby? Przeważnie street food, powiem ci szczerze, nie? Przeważnie street food, jakby to jest dla mnie naturalna kolej rzeczy. Jeżeli gdzieś wyjeżdżam, to muszę próbować lokalnego jedzenia, nawet jeżeli to jedzenie będzie jakieś ekstremalnie pikantne. Ja osobiście na przykład nie lubię pikantnego jedzenia, nie jestem jakimś wielkim fanem. Dlatego po 3 dniach pobytu w Chinach pierwszą frazą po mandaryńsku, której się nauczyłem, to było no spicy please. To była pierwsza fraza, której musiałem się nauczyć i musiałem pamiętać, żeby zawsze jak to odpowiednio wypowiedzieć. Pamiętam to do dzisiaj, tak mi się to wyryło w pamięć. To jest pu yao la.
ujaula. To jest magiczne hasło, które ułatwia ci życie, nie? Bo Chińczycy naprawdę uwielbiają pikantne żarcie, a szczególnie jeżeli jesteś w tej takiej południowo-środkowej okolicy Chengdu i to jest prowincja Sichuan. Oni uwielbiają jakieś papryczki, jakieś tam, wiesz, przyprawy mega pikantne. Także po 3 dniach stwierdziłem, że albo nauczę się tej frazy i jakoś dam radę, albo po prostu spłonę tutaj żywcem, bo tak mnie piekło, że już po prostu nie dawałem rady. Po każdym posiłku wracałem do słownika i pu jaula, okej, spoko. No, a propos jedzenia w innych krajach, na przykład... wszystko zależy od kraju, bo na przykład jedzenie w Tajlandii bardzo przypadło mi do gustu. Uwielbiam, lubię tajską kuchnię, chociaż też jest dosyć pikantna, ale akurat nie jest aż tak pikantna jak chińska. I na przykład powiem ci tak, z azjatyckim jedzeniem jest taka reguła, że ja jako człowiek stąd, mimo że, wiesz, jestem osobą raczej szczupłą, która tam jakoś nie pochłania jakiejś nie wiadomo ilości jedzenia, ja nigdy nie byłem najedzony w Azji. Bo to jest tego typu jedzenie, to z reguły to jest jedzenie lekkie, lekkostrawne, to jest bardzo dużo zup i generalnie chyba pogoda jakby warunkuje tą dietę i kuchnię azjatycką, żeby... oni jedzą bardzo dużo warzyw, bardzo zdrowo się odżywiają, także powiem ci szczerze, ja się przyzwyczaiłem do tego jedzenia, ale pamiętam, że przez pierwsze 2 miesiące to zawsze było to poczucie niedosytu. Nie wiadomo, ile bym zjadł tych porcji, nigdy nie mogłem najeść się dosyta. I to nie jest tylko moja, to nie jest tylko moja refleksja, mój wniosek, bo pamiętam, że spotkałem też jednego Hiszpana w Laosie, razem podróżowaliśmy przez jakiś tam krótki odcinek i on dokładnie miał takie same wnioski, że azjatyckim żarciem nie najem się porządnie chyba nigdy, tak jak powiedzmy, wiesz, tak jak tym europejskim tutaj, nie? Czy jeśli wiedziałeś, że ruszasz w jakieś miejsce, gdzie może nie być sklepów, czy robisz sobie jakiś zapas na całą podróż, czy może miałeś coś w ogóle z Polski ze sobą, co mogło przetrwać jakieś takie ekstremalne temperatury, jeśli chodzi o jedzenie? Tak, ale to bardziej takie, wiesz, jedzenie, jakie się zabiera na obóz harcerski, nie? Typu... Krakowska. Dokładnie, nie? Coś w tym stylu. Jakieś konserwy czasem brałem jakieś tam, wiadomo, jakieś pieczywo ze sobą, chociaż pieczywo było bardzo trudno dostępne w niektórych krajach. W Tajlandii jest najłatwiej, jeżeli chodzi o jedzenie, bo masz bardzo duży, jakby, bardzo duży wachlarz usług, jeżeli chodzi o jedzenie europejskie, nie? O jedzenie zachodnie, bo... Tak, sporo Europejczyków zakłada tam sklepy po prostu. Tak. Ogółem, jeżeli chodzi o import i eksport, to oni też sprowadzają bardzo dużo marek zachodnich, bardzo dużo zachodnich produktów. To jest fajne. Dlatego Tajlandia jest takim łatwym krajem dla ekspatów, żeby osiąść i po prostu, wiesz, łatwo się zaaklimatyzować. Bo nie musisz, jakby, nie ma takiej większej zmiany, jeżeli chodzi o jakieś tam twoje nawyki, nawet żywieniowe, nie? Pamiętam, że właśnie będąc w Tajlandii kupowałem sobie często jakieś jedzenie na drogę, ale na przykład w takich miejscach jak Birma to było bardzo trudne, nie? Bo w Birmie, w ogóle przed przyjazdem do Birmy nie spodziewałem się, że Birma jest tak bardzo podobna do Indii. I oni nie lubią bardzo tego, jak się ich porównuje do Indii. Tak samo jak ludzie na Sri Lance, oni twierdzą, że jakby mają swoją oddzielną kulturę i tak dalej, no ale nie ukrywajmy, no, dla kogoś z zewnątrz to nie jest ta sama kultura, ale to jest ten sam krąg kulturowy, te same naleciałości, te same wpływy. Dlatego z jedzeniem w Birmie było trudno, bo nie dosyć, że nie mówię tutaj już o samych warunkach sanitarnych, bo też miałem taki okres naprawdę ciężki, kiedy zatrułem się czymś w Birmie i umierałem i wtedy było ze mną naprawdę źle. I do dzisiaj tego nie rozwikłałem, co było przyczyną tego zatrucia. Czy to było jedzenie, czy to było odwodnienie, czy to było jakieś, nie wiem, ukąszenie jakichś komarów albo po prostu udar słoneczny. Nie wiem, co to było, ale na tydzień byłem wyłączony kompletnie z życia. Skończyłeś w szpitalu lokalnym, czy co cię uratowało? Nie, całe szczęście nie. Uratowało mnie to, że w miejscu, w którym się zatrzymałem, u Birmańczyków, akurat zatrzymał się też tam amerykański lekarz.
zrządzanie losu, nie? No to było naprawdę, naprawdę duże szczęście miałem pod tym względem. No i, on się jakby mną troszeczkę opiekował, doglądał. Miał ze sobą jakieś tam formy leku, byłem strasznie odwodniony. Miałem jakieś tam, wiesz, majaczyłem jakąś wysoką gorączkę, było naprawdę kiepsko ze mną. Ale całe szczęście po 4 dniach zacząłem wracać do żywych, a już po tygodniu mogłem ruszyć dalej. Chociaż byłem słabiutki jak trzcina na wietrze. Pamiętam to do dzisiaj, że fatalnie się czułem. Czy to był jedyny moment w trakcie podróży, który był tak niebezpieczny, jeśli chodzi o zdrowie? Czy coś się jeszcze zdarzyło podobnego? Myślę, że to był taki krytyczny moment, w którym już naprawdę było kiepsko, bo to wpłynęło jakby na moją codzienność, na realia mojej podróży. Nie mogłem robić nic, nie mogłem funkcjonować zupełnie. Byłem przykuty do łóżka i nie wiedziałem, co się dzieje. A wcześniej, jeżeli chodzi o problemy zdrowotne, to nie miałem jakichś ani wypadków, ani jakichś rozchorowań. Może jakieś żywieniowe rzeczy, typu, nie wiem, jakiś rozstrój żołądka, to mi się zdarzało, ale... Szczepiłeś się przed wyjazdem na coś konkretnego? Tak, szczepiłem się. Jakby, ja od lat się szczepię, jakby, bo mam swoją książeczkę szczepień, uzupełniam ją na bieżąco. Wcześniej szczepiłem się i na żółtą febrę, i przed Azją szczepiłem się szczególnie na tężec, na jakiś dur brzuszny, na takie poważne dosyć rzeczy, na zapalenie wątroby typu A, B, C. No warto mieć coś takiego, bo niektórymi rzeczami możesz się zarazić naprawdę w głupi sposób, typu, nie wiem, jesz z jakiegoś niedomytego talerza w jakiejś restauracji, albo nie wiem, pójdziesz do fryzjera, on cię skaleczy brzytwą i już możesz mieć zapalenie wątroby i wtedy, wiesz, cały wyjazd ci totalnie siada, nie? Na przykład, jeżeli... Życie ci siada tak naprawdę, wiesz, wyjazd to już palnicho, bo lepiej wrócić do domu w ogóle w tej sytuacji naprawdę, więc... Całe szczęście, że ten lekarz się tam zjawił w tym momencie, bo mogło się skończyć różnie. Tak. W ogóle jeżeli chodzi o jakieś wypadki, to byłem bardzo blisko paru wypadków, które mogły mieć wpływ na moją podróż. Pamiętam, że w Saigonie, wiesz, jest takie powiedzenie Saigon, jak coś się dzieje ogółem. I tak, chaos. No chaos, Saigon. I to się nie bierze znikąd, to ma potwierdzenie w rzeczywistości. Ogółem Saigon jest najbardziej zatłoczonym miastem dla mnie, jeżeli chodzi o motocykle, o jednośladowce, nie? Że tam jest mnóstwo skuterów, mnóstwo motocykli i tam każdy chyba Wietnamczyk ma skuter. Tam po prostu to wygląda jak jedna wielka szarańcza na ulicach. Generalnie... Są wypadki, czy się nie zdarzają, bo jednak ten system wypadki. Działa tak dobrze? Zdarzają się wypadki, ale stosunkowo rzadko. No i oczywiście... Zamówiłem sobie taką skuterową taxi, powiedzmy. No i gościu pieprznął w drugiego gościa, wyobraź sobie. Prawie zleciałem z tego skutera. Ale całe szczęście utrzymał równowagę, ale pamiętam to, że kurde życie stanęło mi przed oczami, bo na pełnej prędkości nagle zahaczył o czyjąś kierownicę, jemu zaczęła się chwiać kierownica, złapałem się gościa, myślałem, że wylecę tam i wiesz, wpadnę pod samochód, także przez jakby nieuwagę kierowcy mogłem sobie totalnie, wiesz, spieprzyć cały wyjazd. Drugą taką rzeczą, która mi się zdarzyła, ale to moja głupota wtedy była, w ogóle śmiesznie brzmi teraz, ale to było tak, że to było w Wietnamie, to było w Dalat, taka górska mała miejscowość. Byłem bardzo ciekawa miejscowość, bo założona przez francuskich misjonarzy gdzieś wysoko w górach, także niedaleko Saigonu, to jest około 2 godziny drogi. Saigon charakteryzuje się takim tropikalnym na maksa klimatem, gdzie masz 40-stopniowe upały i wiesz, taki, czujesz się jakbyś był w takiej dżungli. Jest taki ukrop, taka wysoka wilgotność. A Dalat, które jest położone zaledwie 2 godziny drogi, sorry, jakieś tam, nie wiem, 200 km czy ileś od Saigonu. Z racji tego, że jest tak wysoko położone, charakteryzuje się już zupełnie innym klimatem. Jest o wiele chłodniej i mało tego, Francuzi założyli tę miejscowość, kiedy Wietnam był kolonią, także wjeżdżasz tam i widzisz jakieś takie stare francuskie rezydencje, francuskie kolonie i czujesz się troszeczkę tak, jakbyś był w jakiejś miejscowości w Alpach, tylko że z takim, no... wietnamskim klimatem, wietnamskim smakiem, nie? Typu, że masz wietnamskie knajpy i tak dalej, infrastrukturę, ale to jest górska miejscowość. I kiedy byłem właśnie w tym Dalat, tam jest dosyć dużo wodospadów, które warto zobaczyć. I żeby zobaczyć te wodospady, trzeba udać się jeszcze poza to miasteczko. Powiedzmy tam, nie wiem, 20 km czy tam 10 km. Wyobraź sobie, że łapałem lokalnego busa.
No i często jest tak, że jak jeździsz przez góry, no to poruszasz się po serpentynach, nie? Co jest strasznie uciążliwe. Zdarzyło się tak, że musiałem wysiąść w pewnym momencie, bo już dojechaliśmy na miejsce. Nie wysiadał chyba nikt oprócz mnie. I zawołałem do tego kierowcy, że to jest mój przystanek i że wysiadam. I gość powiedział, okej, dobra. I zaczął zwalniać, ale tak naprawdę zwalnia i w ogóle się nie zatrzymuje. I zastanawiałem się, o co chodzi. Już prawie przejeżdżamy obok tego przystanku i myślę sobie, kurde, zaraz gościu mi skoczy stąd i w ogóle pojedziemy dalej, nie? Drzwi się otworzyły, a on cały czas zwalnia i wiesz, i się nie zatrzymuje w miejscu. To stwierdzę sobie, dobra, już chyba jest tak wolno, okej, dobra. Stary, wyskoczyłem z tego autobusu, nie? Jak mnie zachwiało, jak straciłem równowagę. W ogóle pierwszy raz takie coś mi się zdarzyło. Myślałem, że przekręciła mi się kostka i w ogóle, że skręcę sobie nogę, nie? I w ogóle człowiek nie myśli, to są ułamki sekund, bo łapiesz równowagę, próbujesz wylądować, a autobus dalej jedzie i dopiero zatrzymał się po jakiejś tam, nie wiem, po minucie czy tam po 30 sekundach, a ja już wyskoczyłem, przekręciłem sobie tę kostkę i w pewnym momencie dopiero jak ledwo złapałem równowagę, myślałem, że wyrżnę orła totalnie w długi, bo co, szczęście nic się nie stało. Jakoś się uratowałem przed wypadkiem, ale sam fakt, że wiesz, chwila nieuwagi, noga skręcona i w tym momencie co robię? No, pakują mi w wietnamskim szpitalu do gipsu na 3 tygodnie i co? I kontynuuję podróż, 3 tygodnie siedzę w Dalat, w tym kurorcie wypoczynkowym i się leczę i w ogóle bez sensu. Co z rehabilitacją? Nie, w ogóle wiesz, a to był początek mojej, może nie początek, ale no tak nie wiem, z 1/3 mojej podróży, bo to był dopiero Singapur, Malezja, Tajlandia i wyjeżdżałem do Wietnamu, czyli jeszcze cała Azja Północno-Wschodnia, całe Indochiny, Birma, Chiny zostały, także stwierdziłem, że po tym wydarzeniu, że muszę troszeczkę być bardziej rozsądny, że muszę troszeczkę przykuwać uwagę do takich głupich, śmiesznych, małych rzeczy, które mogą mieć kolosalne konsekwencje zdrowotne na przyszłość, nie? Też często mi się zdarzało na przykład w Malezji tak, że wchodząc na autostradę, autostop to też jest, powiem Ci, kwestia bezpieczeństwa. To nie tylko o to chodzi, że nie wiem, wsiadamy z obcą osobą do samochodu i dzielimy z nim jakby tam, wiesz, przestrzeń i jedziemy w nieznane. To nie tylko o to chodzi. Chodzi bardziej o to, jak się właśnie poruszasz jako pieszy na autostradzie czy na zatłoczonych ulicach, między samochodami. Bardzo często mi się zdarzało tak, że mogłem być potrącony bardzo łatwo, albo przez skutery, albo przez jakieś samochody. Czasami zdarzało mi się tak, że policjanci mnie ściągali z autostrady, policjant zatrzymywał ruch, powiedzmy, nie wiem, stawało wtedy 10-20 samochodów. Idealny moment na stopa. Tak. Jak sobie teraz o tym pomyślę, to jest takie w ogóle, wiesz, krępujące i aroganckie, że jakiś białas przyjechał sobie z Europy i policja musi wchodzić na środek autostrady, żeby go ściągnąć, żeby nic mu się nie stało. Takie to jest głupie, jak teraz sobie o tym pomyślę. No ale wiesz, człowiek jakby jest wtedy pod siebie, jest w żywiole i nie myśli za bardzo o tym, wiesz, co będzie i czy to będzie miało takie aż konsekwencje, nie? Poza tym ja nie chciałem, żeby ten policjant zatrzymywał ten ruch, bo to była jego inicjatywa. On mnie ściągał tam przez całą autostradę, mnie przeciągał i wtedy pamiętam, że no to wtedy było w tych sytuacjach, kiedy chcieli brać mnie na komisariat, nie? Wypytywali mnie o różne rzeczy, skąd jestem, dokąd jadę i tak dalej. Takie mini przesłuchanie na autostradzie, niezbyt sympatyczne. No, ale właśnie tego typu kwestia bezpieczeństwa to jest dosyć ważne, nie? Jeżeli chodzi o podróżowanie autostopem. Okej. Okay. Który kraj Cię najbardziej zaskoczył, jeśli chodzi o całą podróż, który Cię najbardziej rozczarował? Zaskoczył pozytywnie oczywiście. Tak. Powiem tak, ze wszystkich odwiedzonych krajów ja za bardzo nie lubię mówić o negatywnych rzeczach i zawsze jestem powściągliwy, jeżeli chodzi o negatywne rzeczy, a szczególnie jeżeli ktoś lokalny mnie pyta. W ogóle nie rozumiem tego, jak można być tak brutalnie szczerym wobec kogoś, kto jest z tego kraju i mówić mu jakieś nieprzyjemne rzeczy o kraju. Dla mnie to jest straszne, to jest pierwsze aroganckie, niekulturalne, to źle świadczy i o tobie. Ja rozumiem, że można mieć swoją opinię na dany temat i można też jakoś ją subtelnie wyrazić, prawda? Skupić się na pozytywach, ale może też coś wspomnieć, że tutaj niekoniecznie taka rzecz mi się podoba. No to też zależy, w jakiej relacji jesteśmy ze swoim rozmówcą. Na przykład, no i właśnie jeżeli chodzi o te takie negatywne odczucia, to niestety nie mogę powiedzieć za dobrych rzeczy o Laosie. Wydaje mi się, że każdy podróżnik ma taki punkt swojej wyprawy, jakiś taki czarny punkt na mapie,
gdzie albo mu było bardzo trudno, albo bardzo ciężko, albo spotkały go jakieś nieprzyjemne sytuacje. I w moim przypadku akurat to był Laos. Nic tragicznego się tam nie działo, nie mogę tutaj, wiesz, snuć jakieś nie wiadomo niestworzone historii na temat Laosu, że zrobiono mi tam jakąś krzywdę czy coś, bo nic takiego strasznego się nie działo, ale w porównaniu do innych krajów bardzo się tam męczyłem. To też wynikało oczywiście z tego, że podróżowałem na stopa jakby, nie? Bo podróż autostopem przez Laos jest koszmarem. To każdy musi wiedzieć, kto tam wyrusza. Jeżeli będziesz się poruszać stopem przez Laos, to musisz przygotować się na najgorsze. Po pierwsze, ludzie nie zwracają na ciebie najmniejszej uwagi na drodze. Bardzo często mi się zdarzało, że był ruch jak cholera. Po prostu mnóstwo samochodów jechało i bardzo dużo w ogóle chińskich samochodów tam jest, chińskich kierowców, bo Laos jest takim miejscem, w którym bardzo dużo inwestycji chińskich obecnie się dzieje. Bardzo dużo Chińczyków przyjeżdża, żeby odwiedzać Laos z tej południowej prowincji Yunnan, bo dla nich to jest trochę egzotyczne, także bardzo dużo widziałem takich lepszych samochodów na takich niebieskich rejestracjach, to już widać było, że to jest jakaś rodzina chińska czy coś. I też parę razy mi się zdarzyło, że akurat jedna rodzina chińska zabrała mnie ze sobą do One Prabang, pamiętam, spędziliśmy naprawdę fajne 3 godziny, bo tam mieli takie małe dzieci, jakieś tam, nie wiem, dwulatek był jeden, który zaczął nazywać mnie wujkiem, także to było fajne, nie? Jeżeli chodzi o Chińczyków, to jest fajne, że oni przełamują bariery wobec obcokrajowców w taki sposób, że wprowadzają takie swojskie nazewnictwo. Przylepiają ci łatkę członka rodziny, czyli ktoś jest, jakaś obca dziewczyna jest ciocią, jakiś obcy gościu jest wujkiem, no i właśnie ja zostałem wujkiem, nie? Wujek po chińsku to szuszu, z tego co pamiętam. Także pamiętam, że dzieciak się cieszył i tam, wiesz, z babcią i z mamą i z ojcem, który kierował, poznał nowego wujka, szuszu z Polski, nie? Także to są fajne historie akurat, nie? Takie rzeczy fajnie się wspomina. No i tym bardziej fajnie się wspomina, że oni wtedy w Laosie jakby mnie wybawili i to dosyć mocno, bo stałem na drodze też jakieś 2-3 godziny w strasznym upale i zupełnie nic się nie działo. Poza tym Laos, trzeba też zwrócić jedną uwagę na drogi w Laosie, nie? Drogi w Laosie to często to są jakieś takie ubite na ziemi, nie wiadomo co, szczególnie w północnym Laosie, gdzie tam jest naprawdę skrajna bieda, ludzie żyją bez prądu, w jakichś zabitych dechami, klitkach, kąpią się w jeziorach i stawach, bo nie mają bieżącej wody. Tam drogi to są po prostu jakieś takie klepiska, wiesz, żadnego asfaltu, żadnego betonu, nic zupełnie, i to są serpentyny między potężnymi górami, nie? Potężnymi zielonymi wzgórzami, także po pierwsze, podczas drogi bardzo często ludziom dokucza jakieś właśnie mdłości, roztrój żołądka i tak dalej. To też mi dokuczało przez jakiś czas. Po drugie, bardzo ciężko jest złapać kogokolwiek, bo po tych wzgórzach mało kto jeździ. Miałem problemy w Laosie na granicy. Pamiętam, że podróżowałem wtedy z moim serdecznym kolegą z Japonii, którego poznałem w górach Wietnamu. On stwierdził, że słuchaj, nigdy nie podróżowałem na stopa, to może jak byłbyś na tyle miły, zgodziłbyś się, chciałbym podróżować z tobą, nie? A fajnie mi się z nim gadało, bo akurat zatrzymaliśmy się w tym samym hostelu i razem sobie chodziliśmy po górskich okolicach Wietnamu, w Sapa. Stwierdziłem, spoko, fajnie, będzie jakaś rozrywka, coś tam, spoko, akurat z tobą mogę jechać, nie? Bo to jest też ważne, z kim jedziesz na podróż, zależy też jakim jesteś podróżnikiem, ale na przykład ja jestem podróżnikiem bardziej, wydaje mi się, samotnikiem, że lubię rzeczy robić bardzo po swojemu, lubię mieć swoją wizję, lubię mieć dużo przestrzeni, dużo wolności, a mimo wszystko jak jedziesz z kimś, to musisz iść na kompromisy, prawda? I Ernest Hemingway chyba kiedyś powiedział takie słynne zdanie, że nigdy nie bierz w podróż kogoś, kogo nie kochasz. I to jest troszeczkę jest w tym prawdy, nie? Bo kogoś, kogo darzysz jakimś takim, wiesz, szczerym, fajnym uczuciem, no to masz większą dozę tolerancji wobec tej osoby, jakby, wiesz, wyrozumiałości. Także możecie iść na kompromisy, możecie jakoś zawsze się dogadać. A jeżeli jedziesz z totalnie obcą osobą, tylko dlatego, żeby jechać, bo ten ktoś też podróżuje, to może być różnie, nie? Może być różnie, ale akurat Japończycy są taką nacją ogółem, oni bardzo dużo podróżują. To jest nacja, którą najczęściej
spotykałem w swojej podróży. Właśnie Japończyków. Może też Amerykanów, Australijczyków, ale Japończycy to najczęściej i oni okazywali się bardzo fajnymi podróżnikami, bo z reguły to są ludzie bardzo tacy refleksyjni, troszeczkę wyciszeni, z otwartą głową, z szerokimi horyzontami i bardzo często znajdowaliśmy wspólną płaszczyznę, jeśli chodzi o pobyt w danym miejscu. No i pamiętam, że właśnie przejeżdżaliśmy przez Laos z moim serdecznym kolegą i mieliśmy różne tam przygody naprawdę i niefajne, bo byliśmy sami w górach, myśleliśmy, że będziemy nocować w tych górach z dala od cywilizacji, bez jedzenia i bez zapasów za bardzo. Wietnamczycy nam troszeczkę pomogli wtedy też. Pamiętam, że miałem namiot, to było jedno pocieszenie, właśnie ten namiot znowu mnie ratował i teraz też mojego kolegę, że jak coś, to mamy namiot, zatrzymamy się gdzieś w górach, przeczekamy do rana, może rano będzie jakiś autostop. Ale okazało się, że tam, nie wiem, po godzinie czekania ktoś się odnalazł, Wietnamczyk nam pomógł i przeprawiliśmy się razem z nim przez granicę. No ale na granicy też, niefajna historia była, bo granica okazała się być okupowana przez jakichś takich lokalnych gangsterów. I naprawdę niefajna historia, bo chcieli od nas łapówki. No i niestety tutaj, wiesz, umiejętności dyplomacji wtedy musiały zadziałać. Całe szczęście wszystko dobrze się skończyło po jakimś tam dłuższym czasie, ale co się najedliśmy stresu, to nasze. No i pamiętam, że jak przeprawialiśmy się przez ten Laos, to jak dojechaliśmy na północ, do pewnej miejscowości na północy, w pewnym momencie się rozdzieliliśmy. Z samego rana ja ruszyłem dalej autostopem, a mój kolega japoński, on spłynął barką w dół Mekongu do samej stolicy Vientiane w Laosie. I pamiętam, że spotkaliśmy się dopiero w Chiang Mai, w Tajlandii, po paru tygodniach, bo okazało się, że zgadliśmy już wcześniej, że on też jedzie do Chiang Mai, ale on chciałby spłynąć Mekongiem. Dobra, spoko, ja raczej będę trzymał się dróg, także jak dotrzesz albo do Vientiane, albo do Chiang Mai, no to zgadamy się albo na Facebooku, albo przez maila i spotkamy się, wiesz, w jakimś innym miejscu. Wyobraź sobie, że te wszystkie przygody, które przeżyliśmy po drodze, tak scementowały tą naszą znajomość, naszą przyjaźń, że jak spotkaliśmy się w Tajlandii po 3 czy 4 tygodniach, po prostu czułem się, jakbym, wiesz, spotkał mojego jakiegoś starszego brata, którego nie widziałem 5 lat, wiesz, to jest fenomenalne, że w podróży można nawiązać naprawdę fajne, wartościowe znajomości. Do dzisiaj mam z nim kontakt, nie? To jest super historia. Miałem o to pytać później, ale teraz jest dobry moment. Czy zdarzyło ci się właśnie poznać jakichś takich naprawdę fajnych, wartościowych ludzi w podróży i jak w ogóle turyści podróżujący, tacy typowi backpackersi, jak oni się traktują wzajemnie? Czy to jest jakiś rodzaj rywalizacji, czy raczej pomoc wzajemnej, radzenie sobie wzajemnie? Jak to wygląda? Wydaje mi się, że wszystko zależy od typu podróżnika albo, wiesz, podróżującego. Bo są podróżnicy i są również turyści, nie? I są ludzie, którzy typowo przyjeżdżają w dane miejsce tylko i wyłącznie na imprezę, no i spoko, tak się często dzieje na przykład w Tajlandii. Także, ale są ludzie, którzy jakby przyjeżdżają w dane miejsce, żeby poznać kulturę, nie wiem, język, tradycje, zwyczaje, obyczaje danej tam, wiesz, lokalców. I właśnie w tej drugiej grupie, z mojego doświadczenia, można nawiązać jakieś naprawdę wartościowe znajomości. I tak często było, że jeżeli poznawałem kogoś, fajnie mi się z nim gadało, że była jakaś, wiesz, wymiana doświadczeń, ktoś był w danym miejscu ja byłem, mogliśmy sobie opowiadać różne historie. I mało tego, jeżeli ruszaliśmy gdzieś w podobne miejsca, to zawsze zgrywaliśmy się i stwierdziliśmy, że możemy sobie ruszyć razem, bo razem raźniej będzie się też do kogo odezwać, jakby, wiesz, o wiele będzie fajniej. Także tak, często mi się zdarzało nawiązywać jakieś fajne znajomości i większość z nich przetrwała do dzisiaj, nie? Na przykład właśnie ten Japończyk, z którym podróżowałem przez pół Laosu, Hiszpan, z którym również podróżowałem przez południe Laosu z kolei. Okazało się, że wyobraź sobie, że było z Ulan Prabang, czyli starej stolicy Laosu. Opuściłem to miejsce, nie wiem, jakieś może 2-3 km ruszyłem poza miasto na wylotówkę, żeby złapać autostop. Zatrzymuje się przede mną samochód, patrzę w środku, jakaś laotańska rodzina i jakiś biały gościu siedzi sobie, nie? Tak się zastanawiam, kurde, czy to jakaś rodzina jest, czy w ogóle odwiedziny jakieś, czy coś? Dosiadam się, okazuje się słowo po słowie, że jedziemy w to samo miejsce i
że to jest Hiszpan, który po prostu złapał tego samego stopa, jakiś, nie wiem, kilometr przede mną, po prostu później wyruszył i stanął sobie jakoś, wiesz, za mną. Ja przeszedłem obok tej stacji benzynowej, on się zatrzymał obok tej stacji benzynowej i tam zaczął łapać stopa. No i właśnie tak razem nawiązaliśmy jakąś znajomość, później też się rozstaliśmy, a najlepsze jest to, że też się spotkaliśmy w Vientiane, w stolicy Laosu, ale wyobraź sobie całkowitym przypadkiem, bo nie zdążyliśmy zabrać swoich kontaktów, a Vientiane jest taki słynny monument, ona się nazywa Czarna Stupa. Taka legenda jest, że tam jest pochowany smok w ogóle pod tą czarną stupą. On bronił kiedyś Laotańczyków przed najazdem sąsiednich krajów, Siamu, czyli obecnej Tajlandii. I pewnego południa ruszyłem po prostu w to miejsce, żeby sobie zobaczyć tą czarną stupę. Tak siedzę sobie, patrzę na mapę, patrzę na ten opis. Jest czarna stupa przede mną, nagle słyszę: hello! Odwracam się, o kurde! Wiesz, w ogóle takie spotkanie totalnie randomowe, ale fajna historia, nie? Także takie historie mi się zdarzały. I to jest fajne, bo nawet, tak jak mówię, nawet dzisiaj możemy się wymieniać jakimiś doświadczeniami i regularnie gadamy, co tam słychać u nas. Jeden Japończyk, ten u którego zatrzymałem się w Iranie, o tej akcji z policją, wyobraź sobie, on chyba robi doktorat, on w ogóle studiował w Teheranie. Z tego co pamiętam, on teraz wrócił do Tokio kończyć swój doktorat i pamiętam, że był na jakiejś konferencji tutaj w Polsce. Napisał do mnie, nie wiem, jakieś tam dwa tygodnie przed, czy aktualnie jestem w Polsce, akurat złożyło się, że tak. I powiedział mi, że jest na konferencji organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, gdzie jesteśmy dzisiaj. Także będzie okazja, żeby się spotkać. No i wiesz, i spotkaliśmy się, zgadaliśmy się o danej godzinie, usiedliśmy sobie na rynku. Super historia, nie? Taki background mamy, te różne miejsca, jakieś takie, wiesz, teherańskie muzea, czy teherańskie jakieś domy Irańczyków, które odwiedzaliśmy, jego znajomych tam w Teheranie, kompletnie inny świat. A teraz nagle siedzimy sobie i pijemy piwko tutaj w Krakowie. Legalnie pijemy piwko, powtarzam, bo w Iranie to różnie z tym bywało. A wiesz, tam ogólnie alkohol jest zakazany oficjalnie przez prawo. No, skoro poruszyliśmy wątek irański i na przykład wątek norm społecznych w Iranie i różnych regulacji, no to oczywiście w Iranie jest ogólny zakaz spożywania alkoholu. Całkowita tak? Prohibicja, czy jakieś wyjątki? Nie ma żadnych wyjątków z tego, co się orientuję. Także w sklepie alkoholu zupełnie ani się nie dostanie, ani się nie kupi oficjalnie. Oczywiście mówię tutaj o oficjalnym obiegu. No i co, Irańczycy mają coś takiego, takie swoje własne, rodzime produkty, jak tam piwo bezalkoholowe, co tak naprawdę nie smakuje jak piwo, tylko jak taki, wiesz, jakiś tam soczek, ratlerek, nie wiadomo co. No, ale ogólnie jeżeli chcemy się napić alkoholu, to oficjalnie będzie z tym problem. Mimo to, Teheran jest bardzo imprezowym miastem, nie? O Teheranie to już chodzą legendy, całe miasto huczy od tego, że to jest bardzo melanżowe miasto i troszeczkę tak jest. Bo w takim razie gdzie? Jak nie w klubach? Generalnie z tego co się orientuję, to Irańczycy produkują alkohol sami, na własną rękę. I to jest oczywiście nielegalne i wiąże się z tym naprawdę dużo problemów, jeżeli zostanie się nakrytym na takim czymś. Ale nie chcę tutaj rzucać imionami ani nazwiskami, ale akurat zdarzyło mi się uświadczyć takiej irańskiej gościnności u znajomego, który sam produkował wino, z tego co pamiętam. No i pamiętam, że to były fajne imprezy, fajne domówki. I wyobraź sobie, nawet na tych domówkach był przemycany bekon, czyli no, boczek, tak? Smażony boczek. Co jest totalnie nielegalne w Iranie i bo wieprze wina, wiadomo, kraj muzułmański. I tutaj naprawdę poważne konsekwencje mogłyby nas spotkać za takie coś. I takie historie się zdarzały, wyobraź sobie, że policja pakowała się na sam środek domówki i przejmowała w ogóle, wiesz, gospodarza, przejmowała ten alkohol, przejmowała jakieś nielegalne rzeczy. W tym momencie, oficjalnie z tego co się orientuję, grozi ci chłosta za tego typu rzeczy, nie? Za tego typu wybryki. To jest oficjalny przepis. Aczkolwiek
hosty już się tak nie praktykuje. Oczywiście ludzie wykupują, płacą jakieś tam grube pieniądze, kupują swoją wolność, wychodzą za kaucją, no ale jakby sam szereg problemów i konsekwencji prawnych, no to jest naprawdę temat rzeka. Nie ma takich problemów, że ludzie na siebie wzajemnie donoszą w Iranie? Nie, raczej nie. Raczej nie. Nie ma takich problemów. Podejrzewam, że jak jest impreza, to słychać, nie? Tak, ja... słychać. Ktoś naprawdę, musisz komuś naprawdę zajść za skórę, żeby ktoś na ciebie doszedł. Irańczycy mają z reguły taką mentalność, że raczej starają się sobie pomagać nawzajem. To jest troszeczkę może tak jak u nas za komuny. Chociaż u nas za komuny też zdarzały się donosy, oczywiście. Tak. Ale to nie, to nie jest irańska wersja historii. Tutaj raczej działa to w dobrą stronę, że społeczeństwo raczej pod tym pręgierzem władzy się jednoczy i stara sobie pomóc, a nie jakoś donosi na siebie i powie pod kimś dołkiem. Także to jest całkiem fajne. Na przykład, wiesz, istnieje coś takiego. Wszystko zależy od miejsca tak naprawdę, nie? Teheran jest olbrzymim miastem i tam bardzo dużo rzeczy ujdzie ci na sucho. Bez dwóch zdań. Ale są mniejsze miejscowości, są miasteczka, są wioski, gdzie nadal funkcjonuje coś takiego jak policja obywatelska, z tego co mi wiadomo. I na przykład tego typu takie wrażliwe historie, delikatne, jak kontakty damsko-męskie. I nie mówię tutaj z mojej perspektywy obcokrajowca, tylko nawet z perspektywy Irańczyków. Oni oficjalnie nie mogą randkować. Nie możesz mieć chłopaka, nie możesz być w związku, oficjalnie chodzić za rękę i obnosić się z tym, bo mówię tutaj o mniejszych miejscowościach. Bo w mniejszych miejscowościach może zdarzyć się tak, że zaczepi cię policjant i będzie chciał na przykład jakiegoś potwierdzenia waszego związku. Czy jesteście parą małżeńską, czy co to w ogóle, co to jest za zajście, dlaczego? W takim razie w Iranie się od razu przychodzi od nieznajomości do małżeństwa, tak? Ustawowo? Przepisowo? Generalnie z tego co się orientuję, są jakieś schadzki w towarzystwie rodzin i tak dalej. W sensie, wiesz, zapraszanie do domów, to jest moja rodzina, wiesz, takie na maksa oficjalne rzeczy. A takie spotykanie się sam na sam, no religia zabrania totalnie takich rzeczy. Mimo to Irańczycy radzą sobie, jakby kombinują i znam takie historie, że często randki są na jakichś pustyniach, w totalnych pustkowiach, w jakichś, nie wiem, mieszkaniach znajomych, ludzie się spotykają, żeby zaznać chwilę prywatności, żeby mieć tylko czas dla siebie. Także mimo wszystko, że jest ten nakaz z góry, to w swoim obiegu jakoś to życie towarzyskie funkcjonuje i Irańczycy dają sobie na pewno radę. Nie? Czy Iran jest największym pozytywnym zaskoczeniem tego twojego wyjazdu? Myślę, że tak. Iran jest takim krajem, jeżeli poczytasz o Iranie i o jego rzekomej gościnności, to jest to miejsce owiane legendą. Bo ja czytałem w różnych miejscach jakieś tam relacje z Iranu i każdy zachwalał bardzo Iran, że to są otwarci ludzie i tak dalej. I zastanawiałem się, czy to rzeczywiście ma przełożenie na rzeczywistość, czy po prostu ci ludzie nie przesadzają z tym opisem, ale teraz mogę potwierdzić z tego miejsca, że to jest 100% prawdy i mało tego. Cokolwiek przeczytasz, jeżeli pojedziesz na jakiś dłuższy czas do Iranu, to Iran jeszcze i tak cię zaskoczy, jakby będzie i tak lepiej niż ten opis, który przeczytałeś, wiesz, gdzieś tam z drugiej ręki od kogoś. Iran to jest kraj, w którym spełnia się sen podróżnika włóczęgi, czyli takiego kogoś jak ja. To jest kraj, w którym obcy ludzie otwierają się przed tobą, zapraszają cię do swoich domów i zapraszają cię na kilkudniową gościnę. To jest kraj, w którym gospodarz jakby zaprasza cię do siebie do domu i dzieli się z tobą absolutnie wszystkim, co ma. Jedzeniem, życiem prywatnym, przychodzą znajomi, przychodzą rodziny. Jesteś po prostu maskotką, która odwiedziła ich i jesteś gwoździem programu, głównym punktem ich wizyty. Wszyscy naokoło się cieszą, wyprawiają uczty. Wiesz, wielokrotnie zdarzało mi się być zapraszanym totalnie z ulicy. Od słowa do słowa. Skąd jesteś? Jak ci się Iran podoba? Co sądzisz o naszym mieście? No ja przeważnie wtedy wypowiadam się pozytywnie. Bo nie ma sensu, żeby wypowiadać jakoś, wiesz, negatywnie. I poza tym mówię samą prawdę, superlatywy o Iranie, skupiam się na dobrych rzeczach. No i wtedy, wiesz, to potęguje tylko u nich tę radość i widzą, że
możemy fajnie się dogadać, no to chodź, słuchaj, coś tam, wyprawimy zaraz obiad, ja tutaj mieszkam, nie wiem, jestem nauczycielem, zaczyna mi opowiadać całą swoją historię, tutaj mam syna, a mój syn kiedyś studiował, nie wiem, w Wielkiej Brytanii, albo coś tam kiedyś, coś tam, ktoś tam był w Polsce, były też takie historie. No i wyobraź sobie, że tak parokrotnie mi się zdarzyło, że normalnie byłem zapraszany, na przykład taka historia z Shirazu. Wielokrotnie byłem zapraszany na gościnę i wielokrotnie musiałem odmawiać, bo po prostu nie dałem rady logistycznie. Musiałem gdzieś jechać rano, a oni mnie zaciągają, nie wiem, na obiad, albo żeby coś tam zrobić, żeby coś tam zjeść, żeby do siebie do domu, na herbatę. Ja, no, przepraszam, ale nie dam rady, po prostu logistycznie nie dam rady. Zdarzyło mi się coś takiego w Shirazie, to jest miasto na południu Iranu, bardzo blisko położone ruin starożytnej Persji i Persepolis. I to było tak, że spędziłem tam bodajże 3-4 dni i już opuszczałem Shiraz. Musiałem udać się na północ kraju. No i niestety troszeczkę się zgubiłem w tym Shirazie, na północnych jego dzielnicach. A że to, było rano, gdzieś tak godzina 10, 11, ja byłem bez śniadania, to zacząłem błąkać się po sklepach, szukać czegoś do jedzenia. I szukałem takiego pysznego wypieku, który się nazywa Barbary. To jest taka gruba pajda chleba, dosyć taka duża. Pyszna naprawdę, świeżutka, chrupiąca, z białym serem irańskim, to był mój ulubiony przysmak, uwielbiam to naprawdę. Ale ten Barbary jest dostępny tylko w niektórych miejscach. To nie tak, że w każdej piekarni na rogu ten Barbary będzie, on jest tylko dostępny w niektórych miejscach. I akurat zdarzyło mi się trafić na taką piekarnię, w której był Barbary, bo mnie lokalni skierowali tam. Musisz iść tutaj, skręć w lewo, w prawo, znajdziesz tam, piekarz robi Barbary. Okej, idziemy tam. Okazało się, że piekarnia jest zamknięta. To jest już 11, a piekarnie są tam otwarte, powiedzmy, nie wiem, od 8 do 10, czy tam gdzieś do 10.30. Później są zamykane i gościu, nie wiem, wraca po południu, czy tam coś, nie? Jakieś tam ograniczone jest, ograniczone godziny pracy. I wyobraź sobie, że pukam do tej piekarni, widzę, że ktoś tam jest w środku, widzę, że tam jest jakiś gość ubrany na biało, wysmarowany mąką. No i gościu taki zaskoczony, w ogóle w moim wieku gdzieś tak, nie? Odbieram i pyta mnie, co ja tutaj robię, skąd jestem, od słowa do słowa, zaczęliśmy gadać, mówię, że jestem z Polski, z Lechystanu, bo Lechystan to jest w ogóle nazwa Polski w języku Farsi. No i zaczęliśmy chwilę gadać i powiedziałem mu, że słuchaj, chciałbym, no, jeżeli masz, no to chciałbym kupić Barbary od ciebie, nie? Okazało się, że gościu już nie ma, ale ma jakąś swoją prywatną, jakąś odłożoną tam porcję i wyobraź sobie, że on specjalnie podzielił się ze mną tą porcją, nie wiem, czy to było dla rodziny, czy dla znajomych, w każdym razie wcisnął mi ten chleb i mówię, ja mówię, słuchaj stary, nie, no jak to jest twoje, to tam nie będę ci brał, nie ma sprawy, nie? On, nie, musisz wziąć i koniec, musisz koniec, nie, dobra. No to wtedy mówię, okej, dobra, ale pozwól, że ci zapłacę. Nie będziesz mi płacił. Nie, no słuchaj, błagam cię, muszę ci zapłacić. I tutaj jest taka jedna ważna rzecz w Iranie. W Iranie funkcjonuje coś takiego jak tarot. Tarot to jest taka gra aktorska, gra uprzejmości. To jest taka wymiana szacunku, wymiana uprzejmości. Ty mówisz, że coś zapłacisz, Irańczyk mówi ci, że nie ma mowy, nie płacę. Nie płacisz, to jest darmo. Wtedy, wiesz, nie możesz po prostu odejść i powiedzieć, okej, dobra, za darmo to odchodzę, tylko po prostu musisz wchodzić w tę całą grę aktorską. Czyli nalegasz, nie, ja ci zapłacę. Irańczyk znowu mówi, nie, ja nie musisz mi płacić, to coś tam. Nie, słuchaj, proszę cię, bez tarotu, żaden tarot, ja ci płacę. I on wtedy, okej, dobra, coś tam, w porządku. I generalnie tak w Iranie funkcjonuje bardzo często jakość usług, jakaś wymiana, nie? Tak samo z taksówkarzami, nie wiem, u fryzjerów, gdziekolwiek, ludzie odmawiają po prostu zapłaty i później dopiero, wiesz, rozumiesz, że to jest tarot, że to jest jakaś tam wymiana uprzejmości, no i musisz jakby pociągnąć temat i zapłacić. No i w końcu zapłaciłem, nie? Dostałem ten chleb, ten wypiek, o który się starałem. Chcę już sobie odejść, a on do mnie, słuchaj, a gdzie ty teraz idziesz? Mówię, no słuchaj, no muszę się udać do Persepolis na północ, także będę musiał już ruszać niestety. A on do mnie, nie, słuchaj, moja żona zrobi obiad. Lubisz zupę? Oczywiście wybuchnąłem śmiechem. No lubię zupę, ale co to w ogóle jest za temat? Ja muszę jechać teraz do Persepolis. Już mam cały plan, wiesz o co chodzi, to jest daleko. On, nie, moja żona zrobi zupę, proszę cię, coś tam, proszę cię. Nie? Akurat wtedy wymigałem się od tej zupy i od tego obiadu. Uściskałem się tam z nim, zrobiliśmy sobie selfie.
ale wymigałem się od tej zupy, no bo czas mnie gonił. Ale no, ta sytuacja świetnie obrazuje jakby całą sytuację, jak wygląda relacja obcokrajowiec-Irańczyk w kraju, nie? Jak wygląda ta relacja przy pierwszych spotkaniach, że ludzie są ciekawi, ludzie się otwierają, ludzie chcą ci powiedzieć swoją historię, chcą usłyszeć twoją historię, że oczywiście kwestia religii się pojawia i to jest ważna kwestia, aczkolwiek ona nie przychodzi tutaj z jakimiś osądami, nie przychodzi z jakimiś ocenami i ogółem chrześcijanie są bardzo dobrze odbierani, nie? Jeżeli powiesz, że jesteś chrześcijaninem, to wszystko jest okej. Jeżeli jesteś ateistą, to już tutaj rodzą się różne spory, czasami filozoficzne, zależy od osoby i to jest gorzej oceniane niż na przykład odpowiedź chrześcijańska. Także różnie to bywało, starałem się nie zagłębiać za bardzo w temat religii, z reguły, chociaż czasami mi się zdarzało. Ale na przykład zdarzało mi się nocować u takiego właśnie jednego gościa, który był nauczycielem. I wyobraź sobie, że on miał syna, miał duży dom. Jak tylko wkroczyłem do domu, to ten syn rzucił się do kuchni, zaczął dla nas gotować, wyobraź sobie. Przyszedł jeden znajomy, przyszedł drugi znajomy, jedna wielka impreza. I w pewnym momencie był koniec imprezy, pamiętam, że wybiła już jakaś późna godzina, wszyscy się rozeszli do domu i ten gospodarz, ten pan starszy, nauczyciel, wyobraź sobie, że sięgnął te swoje kamyczki, rozłożył się w salonie. Jak ja siedziałem sobie na kanapie w salonie, to on uklęknął i zaczął normalnie się modlić. Zaczął modlić się, bić pokłony w kierunku Mekki. I powiem ci szczerze, że na początku to trochę było dla mnie niekomfortowe. W sensie nie tyle, że to jest muzułmanin, no bo że jestem na Bliskim Wschodzie i że wiesz, jest ta cała otoczka a propos muzułmańskiej kultury i religii, ekstremizmu i tak dalej. Nie o to mi chodziło, bardziej chodziło mi o taką jakby formę intymności, że ktoś jakby dzieli z tobą przestrzeń i nagle zaczyna się przy tobie modlić na twoich oczach. Ja zawsze jestem zdania, że takie rzeczy powinny być trochę bardziej prywatne, bardziej intymne, a tutaj nagle zostawiłem postawiony przed taką sytuacją i za bardzo, wiesz, nie wiedziałem, jak się zachować, ale okej, zachowałem spokój, nie ma problemu. Wiesz, gościu odprawił swoje modły bardzo sumiennie, bardzo porządnie, jak widać, z pasją. Pomodlił się, wszystko było okej, w porządku. Potem zaczęliśmy rozmawiać, że tak naprawdę gościu był mega tolerancyjny też, nie? Miał bardzo szerokie horyzonty i otwarty umysł. Widać było, że podchodzi do tych spraw w bardzo otwarty sposób, typu, że ja jestem z Polski, tam jest taka kultura, taka religia, on jest z Iranu, to jest taka kultura, taka religia, ktoś inny jest, nie wiem, z Japonii, z Tajlandii, jest buddystą, jest taka kultura i taka religia, także nie było najmniejszego problemu, nie? Taka ciekawa dosyć sytuacja. No, ale wspominam ją bez najmniejszego jakiegoś problemu, nie? A jeżeli chodzi o Iran, to jest też taka kwestia, że Iran jest niesamowicie bezpiecznym krajem. Jest jednym z najbezpieczniejszych krajów, jakie kiedykolwiek zdarzało mi się odwiedzić. Bo przede wszystkim tam nikt nie chodzi pijany, z racji, że wiadomo, alkohol jest zakazany oficjalnie, także nie ma pijaków na ulicach, nie ma burt. Druga rzecz to, powiedzmy, wybija 23, północ, a parki wypełniają się ludźmi. Uświadczysz setki, dziesiątki ludzi bawiących się w parku, gdzieś tam siedzących sobie na kocu o 23, jak jest ciemno, jest ciepło, bo temperatura jest wysoka, ale jest ciemno, jest północ, a tam nie wiem, dzieciaki tańczą, skaczą po parku, bawią się w najlepsze, no niesamowity w ogóle, wiesz, niesamowity widok. I to było super, bo wszędzie, gdziekolwiek poszedłem, czułem się tak bezpiecznie, nikt mnie nie zaczepiał, jakoś nigdy nie było problemu z nikim, nieważne o której godzinie. Naprawdę fajnie się podróżowało przez Iran. Właśnie ze względu na gościnność, ze względu na bezpieczeństwo, ze względu na odmienność tej kultury, Iran najbardziej pozytywnie mnie zaskoczył. Zostały nam dwa wątki do poruszenia, ponieważ no, jadąc w półroczną podróż, no, na pewno potrzebujesz jakąś grubą sumę pieniędzy ze sobą wziąć i w ogóle na taki wyjazd organizować. Podsumowując cały twój wyjazd, czy to była droga podróż z twojej perspektywy, czy nie? Czy to faktycznie jest mit na przykład, że potrzebujesz naprawdę dużo kasy, żeby w taką podróż wyruszyć? Okej, to zależy jak spojrzeć na to, nie? Bo pojęcie dużo kasy to jest pojęcie względne. Dla kogoś może być dużo kasy, nie wiem, 5 tysięcy,
złotych, dla kogoś może być dużo kasy, 1000 złotych, dla kogoś może być 20 tysięcy, 30 tysięcy. To konkretnie, poproszę, okay, jeśli mogę. Budżet, który zbudowałem na tę podróż, i mówię tutaj z zamknięciem się ze wszystkim, z cenami biletów, z przelotami, a tutaj mówię o dobrych 4 przelotach bodajże. Tak, bo do Singapuru, później cała Azja Południowo-Wschodnia. Pamiętam jeszcze, że z Chin, z Pekinu leciałem do Teheranu też samolotem. No, jeżeli liczymy właśnie koszty biletów, jeżeli liczymy koszty utrzymania się, czyli jedzenia, koszty zakwaterowania czasami, wiadomo, koszty, które wydawałem, pieniędzy, które wydawałem tam na miejscu, czyli na przykład odwiedzanie jakichś różnych atrakcji, bo jeżeli odwiedza się największe atrakcje w danym mieście, no to trzeba jednak liczyć się z tym, że tam trzeba uiścić jakąś zapłatę. No i oczywiście czasami w kryzysowych sytuacjach koszty jakiegoś transportu typu już kompletnie nie da się nigdzie złapać stopa, jest jakaś burza i nie ma sensu w ogóle się porywać gdzieś na stopa w górach, no to zdarzało mi się jakimś lokalnym autobusem ruszyć powiedzmy w dalszą podróż albo pociągiem przejechać się jakiś odcinek, żeby po prostu pokonać, żeby zdążyć na czas w moim podróżniczym planie wypełnić wszystkie deadline'y. Tak, no jeżeli weźmiemy to wszystko pod uwagę, to budżet, który zbudowałem przed podróżą, to był dokładnie około 10 tysięcy złotych. Na wszystko? Na wszystko. Na pół roku życia? Tak, na pół roku życia. Ciężko by ci było w Polsce za tyle przeżyć przez pół roku życia. Myślę, że tak. No. Zamknąłem się w tym budżecie, ale też trzeba tutaj podkreślić, że styl, który ja podróżuję, jest stylem dosyć mocno oszczędnym. Był stylem dosyć mocno oszczędnym, także oczywiście street food, jedzenie jakieś lokalne, bez jakichś, wiesz, super wykwintnych restauracji albo nie wiadomo co. Jeżeli chodzi o pensjonaty czy hostele, to właśnie to często jakieś proste warunki, typu żeby było tylko łóżko, żeby móc się zatrzymać gdzieś na noc, później ruszyć sobie dalej. No, a oczywiście nie zamknąłbym się w tym budżecie, gdyby nie autostop. Z wyliczeń to podejrzewam, że na transport musiałbym wydać powyżej 5 tysięcy złotych. Dodatkowo jeszcze. Tak, dodatkowo 7 tysięcy złotych. Myślę, że to są takie obliczenia. Ale mimo wszystko tak naprawdę półroczna podróż do Azji, tyle co tak naprawdę dobre. Co jakiś all inclusive na Amerykę Południową na 2-3 tygodnie. Takie koszty. Z takimi kosztami tak, trzeba się liczyć. Tak. Rozmawiałem z niektórymi ludźmi, którzy pracują w biurach podróży. I aha, i na przykład jeszcze koszty wiz mi tutaj dochodziły. Tutaj to też było dosyć kosztowne, pamiętam, bo tutaj wchodzi w grę bodajże tam, nie wiem, 10 krajów. Także za każdym razem musiałem mieć wyrobioną wizę. Ale rozmawiałem z paroma osobami, które pracują w jakichś biurach podróży i one mi powiedziały, że słuchaj, taki obszar, który ty zwiedziłeś i w takim czasie przede wszystkim, bo tu mówimy o półrocznej wyprawie, z tym wszystkim, co zobaczyłeś, bo to nie było tak, że oszczędzałem na atrakcjach. Absolutnie, tam gdzie byłem w jakimś mieście, szedłem wszędzie, gdzie wydawało mi się coś tylko interesującego, gdzie może być jakaś fajna historia do usłyszenia. To nie patrzyłem jakby, wiesz, nie patrzyłem się na kieszeń, tylko po prostu tam szedłem i płaciłem za wejście. Tak, no to te osoby powiedziały mi w końcu, że z ich wyliczeń wyszło, że żeby odbyć taką podróż jak ja, z biura podróży, to 50-60 tysięcy złotych, 70 tysięcy, to już jest 5. Lekko licząc, myślę. Tak, 5-10-krotne koszty większe. Czyli da się generalnie wam pojechać. Da się. Czy z perspektywy obecnego czasu coś byś w tej podróży zmienił? Ciężko powiedzieć, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że nie. Było tak super. Jakby, wiesz, ja dosyć odpowiedzialnie podszedłem do tematu. Typu, przygotowałem się do tej podróży. Azja jest stosunkowo bezpiecznym rejonem, także moi rodzice bardzo się martwili o mnie. To też muszę przyznać, że bywałem
to jest ten minus, jak jesteś w podróży, to jesteś daleko od domu, daleko od relacji z bliskimi i jakby pozostaje ci tylko łączność internetowa. I oni dosyć mocno się martwili, bo dla nich to zupełnie jest obcy świat, nigdy nie byli w Azji i martwili, szczególnie moja mama, to, zawsze z tyłu głowy jej chodziło, co akurat robię, gdzie jestem i tak dalej, także musiałem co kilka dni raportować, co się u mnie dzieje. Ale ja przygotowałem się do tej wyprawy i zawsze powtarzałem im dosyć często, że Azja i ten region, który ja odwiedzam, jest naprawdę bezpiecznym rejonem świata w stosunku do innych rejonów świata. Jest jednym z najbezpieczniejszych, jeżeli chodzi o podróż taką właśnie backpackerską, jako podróżnik włóczęga, to jest idealne miejsce, bo ludzie z samej natury swojej, jakby z tego jak oni są nastawieni do życia pokojowo i właśnie tolerancyjnie, nie ma jakichś wielkich konfliktów. Na przykład w Tajlandii, podróżując przez ten kraj, zjechałem go wzdłuż i wszerz, bo trzy razy wjeżdżałem do Tajlandii, nigdy, ani razu nie uświadczyłem ani jednej bójki, afery, jakiejś chryi oficjalnej gdzieś na ulicy. Ani razu, w żadnym mieście, bo to po prostu nie leży w naturze Tajów. Oni nie są tacy, żeby się awanturować, żeby skakać sobie do gardeł. Nie, oni po prostu mają optymistyczne podejście do życia. Jeżeli coś się złego dzieje, to wolą to raczej zachować na siebie i wiesz, nie robić z tego wielkiej afery. To jest fajne i na przykład to bardzo chętnie przeniósłbym tutaj, nie tylko na Polskę, ale może bardziej właśnie też na Europę, żeby ludzie troszeczkę wyluzowali, nie? Żeby bardziej pokojowo podchodzili do siebie w takich codziennych relacjach. Ciężko ci się wróciło po takiej podróży do rzeczywistości w Polsce? Bo podejrzewam, że nie było tak, że wróciłeś i planowałeś kolejną podróż za miesiąc, dwa, tylko jednak wróciłeś do takiej rzeczywistości typu praca i tak dalej, nie? Tak. Po takim półroczu w innych realiach z inną adrenaliną było ciężko? Było troszeczkę ciężko. I tak i nie, bo powiem ci szczerze, bo jak się wraca po takich hardkorowych przygodach, to zaczyna się doceniać te pewne rzeczy i jakby to życie w komforcie i w jakimś takim stosunkowym luksusie na co dzień ci zbrzydnie. W sensie, jak mieszkasz tutaj i nie masz perspektywy ludzi z trzeciego świata, albo nie wiem, człowieka, który jest cały czas w drodze i nie zawsze sobie może pozwolić na jakieś fajne jedzenie, albo nie wiem, na długą kanapkę, żeby ten komfort, żeby iść sobie do lodówki, zrobić sobie ładnie kanapeczkę i sobie zjeść. Takie rzeczy zacząłem naprawdę doceniać. I jakby będąc tutaj, widzę, że wiele osób nie docenia tego, co ma na miejscu, nie? I to jest wygoda, na przykład to, że mam dach nad głową, to jest też bardzo fajna rzecz. W ogóle nie rozkminiałem tego życia w takich kategoriach nigdy, nie? Nigdy. Po prostu to było coś, co było mi dane i tak po prostu było. I brałem to, wiesz, jako standard. A później jak to wszystko znika i widzisz, że musisz sobie może nie tyle wywalczyć, ale jakby musisz jakby postarać się o takie rzeczy, o taki komfort, to później zaczynasz to naprawdę ceniać i patrzeć na pewne rzeczy zupełnie inaczej. Ciężko się wracało pod takim też względem, że będąc w podróży przez tam 7-8 miesięcy czy 6, każdego dnia jesteś naładowany bodźcami. Budzisz się i ruszasz w miasto, coś się dzieje, idziesz zwiedzać, poznajesz ludzi, próbujesz smaków, próbujesz różnych zapachów i tak dalej. Jesteś nękany po prostu bodźcami, żyjesz na pełnej petardzie. To jest taka adrenalina, jakby żyjesz na 150%. I to jest też fajne, że żyjesz kilkoma życiami tak naprawdę, nie? Jesteś w Wietnamie gdzieś umoczony po kolana na plantacji ryżu z gościem, który pokazuje ci, jak się sadzi albo zbiera ryż, to żyjesz życiem tego gościa i widzisz, jak to się dzieje, nie? Później, nie wiem, jesteś gdzieś w Birmie, w jakimś klasztorze oddalonym w górach setki kilometrów od cywilizacji, to żyjesz życiem tych mnichów, którzy tam żyją i widzisz, jak oni spędzają swój czas. I to są takie abstrakcyjne rzeczy, totalnie egzotyczne i nagle teraz wracasz, nie wiem, do Polski, do Warszawy, do Krakowa, do Torunia, do Poznania i siedzisz sobie w kawiarni popijając kawkę i zastanawiasz się na to wszystko, co tobie się zdarzyło, w jak odległych miejscach byłeś, jak odległe, jak abstrakcyjne rzeczy się działy, jak nie wiem, palenie zwłok na brzegach Świętych Rzek, jak właśnie
spoglądanie na łańcuch górskich Himalajów. To wszystko tęsknisz po prostu za tym. Fizycznie i psychicznie tęsknisz za taką dawką energii, za taką dawką emocji. Że podróże to jest narkotyk, który jakby mógłby być podawany dożylnie, moim zdaniem. Nie? To jest uzależniające i im bardziej podróżujesz, tym chcesz tego więcej i więcej. Często tak jest, że podróżnicy wracają z jednego miejsca, już planują kolejną wyprawę. Pojadę tu, to mnie kręci, to mnie zaciekawiło. Byłem w jednym miejscu, usłyszałem o innym miejscu, także to jest takie niekończąca się historia tak naprawdę, ale w pewnym momencie wydaje mi się, że też możesz się tym zmęczyć. Niestety możesz się tym zmęczyć. Masz tak obecnie? Troszeczkę tak. A poza tym widzę też po sobie, ale też jak spojrzysz na życiorysy jakichś innych słynnych podróżników, wielkich podróżników historii, jeżeli popatrzysz na ich życiorysy i na ich życia osobiste, to jest jedno wielkie pobojowisko. To jest jedno wielkie, wiesz, pole bitewne. To są rozwalone rodziny, to są rozwody, to są nieszczęśliwe małżeństwa, to są płacone alimenty, to są nałogi, to są długi. I teraz pytanie, skąd to wszystko wynika? Moim zdaniem wynika to z tego, że podróżnicy to z reguły są bardzo egoistyczni ludzie. Pod takim względem, że przekładają swoją pasję ponad wszystko. Pojawia się podróż i po prostu pojawia się na tyle silna potrzeba, że przekładają realizację tej podróży nad każdą inną potrzebę. Na potrzeby ludzi, którzy są blisko nich, na potrzeby jakieś nawet własne, wiesz, jakieś samorealizacji, bo w tym momencie ta podróż jest dla nich samorealizacją. Ważne, żeby być gdzie indziej, żeby sprawdzić się w terenie, żeby poznać jakieś, zobaczyć nowe twarze, żeby poznać nowe historie. Dla nich to jest najważniejsze w tym momencie. Czyli nałogowcy po prostu. Tak, to są nałogowcy, tak. I nawet ja po sobie też widzę, że przyjeżdżam do kraju po paru latach albo po paru miesiącach i w pewnym momencie spotykam się z ludźmi, których znam od lat, i spotykamy się na kawie, rozmawiamy o różnych rzeczach i w pewnym momencie widzę, jak ich życia poszły do przodu, jak ich historie się potoczyły dalej, w sensie, nie wiem, ktoś już ma dziecko, ktoś ma dwójkę dzieci, ktoś się buduje poza miastem, ktoś kupił sobie mieszkanie, no to wszystko bardzo się rozwinęło, nie? I wtedy przyjeżdżam ja i co tam u mnie, nie? No i wiesz... 61 kraj właśnie zwiedziłem. No dokładnie, typu, nie wiem, palenie opium wlało się, albo jakaś inna abstrakcyjna historia, nie wiem, gdzieś tam spinaczka po parku przy Himalajach, nie? Albo no, jakieś totalne wystrzelone rzeczy, z którymi oni nie do końca potrafią się utożsamić. I w pewnym momencie nachodzi cię taka refleksja, czy przypadkiem coś ci nie umyka tutaj na miejscu, nie? Czy przypadkiem nie jest tak, że przyjeżdżasz znowu do pustych czterech ścian i wszyscy, wiesz, wszyscy mają te swoje życia prywatne tutaj całkiem fajne, rozwinięte, a ty ciągle jesteś wykorzeniony, bo spędzasz czas gdzieś na drugim końcu świata i przeżywasz to swoje życie tam. To jest super, to jest fajne, ale później, jak się wraca z takiej podróży, to ma się troszeczkę zjazd, taki dół, nie? Dlatego właśnie podróżnicy myślą o tym, żeby już ruszyć gdzieś dalej, żeby zaspokoić ten głód wrażeń i jakby tę potrzebę bycia gdzie indziej. Nie wiem, czy da się to wszystko ze sobą połączyć tak naprawdę, te dwa światy, żeby mieć szczęśliwą rodzinę i przede wszystkim jeszcze podróżować sobie po świecie w takim czasie, w takim dystansie, jak się chce tak naprawdę. Wydaje mi się, że tutaj trzeba bardzo dobrze się dobrać, jeżeli chodzi o zakładanie rodziny, jeżeli ktoś, bo to jest styl życia, to jest coś, co wpływa jakby totalnie na twoje życie i na życie twoich najbliższych. I jeżeli chodzi o najbliższą rodzinę, to trzeba bardzo dobrze się dobrać i wyjaśnić sobie pewne priorytety, co jest ważne, przyjąć jakąś strategię, taktykę i sobie otwarcie powiedzieć, czy można sobie pozwolić na takie coś w przyszłym życiu, jakiejś wspólnie budowanej relacji, czy nie. To jest moim zdaniem jedyny sposób, inaczej to będzie dużo naprawdę nieszczęścia, dużo przykrych sytuacji, nie? Tak jak właśnie te przykłady tych podróżników pokazują. Okej? No ja jestem wykończony. No, ale już kończymy. Ostatnie pytanie mam. Dobra. O, ja tak samo. 2 godzinki mamy. Okej. Okay. Ostatnie pytanie, już nie męczę, ponieważ 2 godziny nam prawie już bije. Czy ta podróż, w związku z tym, że jesteś muzykiem, coś za sobą niesie? Jakiś projekt, coś więcej? Jeśli chodzi o twórczość, podejrzewam, że ilość bodźców i inspiracji, które tam zebrałeś, no gdzieś musi zostać przelana po prostu.
Jasne. Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o rap, to pracuję cały czas nad zamknięciem trylogii, którą rozpocząłem w 2012 roku płytą Katakumby. Później były Miasta Krzywych Wież, które już były stricte podróżnicze, o moich podróżach po całym świecie praktycznie, po Bliskim, Dalekim Wschodzie. A teraz pracuję nad trzecią płytą, która zamknie tę trylogię i będzie podsumowaniem takiego etapu mojej działalności raperskiej i podróżniczej. Z tym, że ta płyta będzie dotyczyła typowo tej wyprawy i wątek przewodni będzie właśnie Daleki Wschód. Te wszystkie kraje, które udało mi się odwiedzić w przeciągu ostatnich kilku miesięcy. To wszystko będzie miało odzwierciedlenie i chciałbym, żeby to było fajne podsumowanie tych podróży, zbiór pewnych refleksji, pewnych przygód. Dlatego to nie jest taka prosta sprawa, szczerze mówiąc. Chciałbym, żeby to troszeczkę było inaczej niż na miastach Krzywych Wież. Żeby troszeczkę więcej było ludzkich historii na tej kolejnej płycie. Mam nadzieję, że mi się uda to fajnie zawrzeć. I także pracuję w pocie czoła na tym. Zobaczymy, mam nadzieję, że niedługo będzie jakiś single, jakieś efekty. I 2018 to jest taka realna data oczywiście, żeby puścić tę płytę. A poza tym przez całą podróż, przez całe tam 7 miesięcy prowadziłem zapiski. Każdego dnia stwierdziłem, że będę opisywał wszystko, co przeżywam. Wszystkie moje odczucia, wszystkie rzeczy, które się ze mną dzieją, wszystkie miejsca, które odwiedzam, opisy tych miejsc, opisy jakichś śmiesznych, dziwnych, różnych sytuacji. Prowadziłem dziennik podróżniczy i mam zamiar, ten dziennik obecnie jest skończony, jest w takiej pierwotnej wersji skończony. Jest podzielony na różne rozdziały, na początkową wersję, na początkową historię tej podróży, czyli na Daleki Wschód. Później jest oddzielnie chyba jest Birma i Chiny i oddzielnie chyba też jest już końcówka podróży, czyli Iran i te kraje poboczne, tam Gruzja, Armenia. Ten dziennik jest spisany, mam zamiar go opublikować. Nie wiem, nie mam pojęcia, jaki to będzie nakład. Myślę o publikacji, ale tylko z takich potrzeb, żeby móc położyć to sobie na półkę, popatrzeć, że był taki rozdział w moim życiu, wielka wyprawa na Dalekim Wschodzie. Każdy dzień jest fajnie opisany, z bohaterami, z różnymi śmiesznymi, groźnymi, fantastycznymi sytuacjami, z anegdotami, które tutaj w tym wywiadzie opowiedziałem tylko kilka tak naprawdę. Kilku nie rozwinąłem, jak na przykład ta historia na granicy w Laosie, jak z tymi gangsterami. No, dużo naprawdę fajnych historyjek i to wszystko jest spisane fajnie. Także jedynie tylko edycja, jakaś redakcja i mam nadzieję, że to powstanie i będzie można sobie to jakoś, nie wiem, nabyć, być może. Pozostaje czekać na płytę i na książkę. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że z tej rozmowy wyciągniecie dla siebie jak najwięcej podróżniczych tipów, porad. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Dziękuję i widzimy bardzo. Się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej.